Żadnych plotek, sama merytoryka. Yy, witamy Was bardzo serdecznie. Po dłuższej przerwie, trzeci sezon audycji wojewódzki Kędzierski w onecie. Uważam za otwarty. Dzisiejszym naszym gościem jest. Yy... Właśnie no. chciałbym zaproponować hasło dzisiejszej audycji. Nie wiem, czy się zgodzicie. Tak, zanim ujawnimy gościa, mhm. ani słowa o karolaku, chyba że na koniec. <śmiech> <śmiech> tak, tak, tak. Do... Wiedziałam. Dobrze, ale może do... być? To jest taki twój, jakaś masz obsesję na tym punkcie. Ja mam na twoim punkcie, a on jest cieniem. Magda, <truś> Nie <Kollegen>, zadławiłem <princiinergiczynga> herbatą. Może być tak, że ani słowa o Karolaku, no chyba, że na tak. koniec. No, takie postscriptum. Dobrze, proszę, proszę bardzo, zgadzam się. Pretekstem naszego spotkania jest film Heaven in Hell, którego premiera. 10 lutego 10 zapraszamy i ja. Zując troszkę naszą rozmowę o tym filmie, który ja skończyłem oglądać dosłownie dwie godziny temu, więc go mam na bieżąco i jeszcze, 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 mam, takie, jeszcze mam takie wrażenie, że ktoś mnie dotyka, bo w tym filmie tak, jest pan dużo. Pan Simon, ale muszę Ci zadać to pytanie, jako jednak dojrzałej, ciągle młodej, ale dojrzałej kobiecie, ty naprawdę nie wiedziałaś, czym jest pingwinek? <laughs> Dlaczego słuchaj, mylisz moją bohaterkę ze mną? Ona też wybrała młodszego partnera. Nie no, wiesz co, wiem czym jest pingwinek, ale nie miałam jakoś przyjemności obcować. Czyli nie wiesz o tym, że to jest bezdotykowe i ma 11 programów i starsza na 2,5 godziny? Nie. A wy wiecie, że są zdalne? Ale jakoś... Jak to zdalne? Mam? No słuchajcie, ty, czy ty Magda wiesz? Ja wam powiem, bo ja jestem Zdalny szoku. pingwinek? Nie, że ty masz aplikację, ściągasz. Ktoś ma urządzenie nawet na drugim końcu globu i oh yes. tam aplikuje to urządzenie, a ty robisz różne programy. Naprawdę? Do przodu do tyłu, szybciej, wolniej czy To że ktoś na drugim końcu świata tak. ma być odpowiedzialny za usługę za... pingwinka, który tak. jest. W tak. tym, nie? Tak. Czyli takie felatio online. Wspaniale. <laughs> Ponad... Świat się kończy. Nie trzeba po co my, po, co, no, po, po co, my? co my żyjemy? Dobrze. Magda... Ja no dobrze wiem, wiem, jeżeli chodzi o pinkinka, że to jest taka. Masażer. Jego masażer i jego, jego, jego fenomen polega na tym, że skupia się na kobiecej łychtarce, a nie jak poprzednie. Yy... Na waginie. Na waginie, na takiej dogłębnej penetracji, tylko skupia się na prawdziwej pieszczocie. I jeszcze są dwa atuty. Cicha, cicha praca i ma ładowanie magnetyczne. No to jakby. Dobrze. Nie wiem, czy to jest prawdziwy cytat. Kiedyś użyłaś takiego zwrotu, że uważasz, że aktorzy nie muszą być tytanami intelektu. Moim zdaniem w zawodzie aktora bardziej liczy się talent, wrażliwość i intuicja. Dzisiaj byś się podpisała pod taką odważną deklaracją? A dlaczego myślisz, że ona jest odważna? Dlatego, że jesteś aktorką i mam takie wrażenie, że w naszym kraju sukces aktorski bardzo często wielu aktorom wydaje się tożsame z sukcesem intelektualnym, emocjonalnym czy poznawczym, a no goszcząc nie tylko tu, ale w innych swoich programach wielu aktorów, wiem, że to jest nieprawda. Więc czasami no ja, sukces jest mylony z ja też, poziomem. Ja też wiem, że to jest nieprawda i nie od każdego też aktora. Myślę, że to jest chyba takie tożsame dla przedstawicielu... No i kurczę, widzisz, złożony temat. Mnie trzeba trochę... Pilnujcie mnie w bo Ja lubię dobra. skręcić bok, potem w jeszcze jedną przecznicę i potem mm, kompletnie mam problem czasami z wróceniem na tory, dobrze. więc mnie czasami... Na hasło pingwinek będziesz zawr Będę zawracać. Yy, yy, wiesz co to znaczy, jeżeli chodzi o artystów? Yy... Jest coś takiego, że przede wszystkim bazujemy na pewnego rodzaju to jest jakiś dar, jakiś szarm, jakaś, jakaś, jakaś kwestia czucia, jakaś kwestia czasami niebywałej jakiegoś takiego, nie wiem, daru, tknięcia, nie wiem, palca Bożego, czy jak ktoś to nazwie w danym momencie, w danej chwili, ale też na byciu dobrze nastrojonym organizmie i odbierać. To znaczy, myślę, że ta intuicja, jakaś taka wrażliwość i czujność jest czymś, bez czego nie możesz być dobrym aktorem i nie możesz funkcjonować w tym zawodzie. To znaczy. W moim takim własnym przekonaniu. To znaczy, aktorzy, którzy są, próbuję powiedzieć, tacy techniczni, wyuczeni, którzy nie mają tego czegoś. Ale technikę łączy z intelektem? Czy ktoś jest warsztatowcem? Nie, 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 nie. Uważam, że tego się można absolutnie nauczyć. Próbuję tylko powiedzieć, że przekonałam się już, że nie wszyscy są intelektualistami w tym zawodzie. Było to dla mnie bardzo duże zaskoczenie po szkole teatralnej w Krakowie, którą, gdzie tak naprawdę obcujesz jeszcze w moim przypadku, teraz też, ale te 20 lat temu. Rzeczywiście te nazwiska, z którymi ja miałam styczność, Krzysiu Globisz, Anna Polony, Krystian Lupa, Andrzej Wajda, Wojtek Przoniak. A to nie mówisz o swoim pokoleniu. Błagam czy to nad nie mówisz o naszym pokoleniu. Nie, tylko chcę powiedzieć, że masz taką. Przyzwyczajasz się do tego, że jednak ktoś zaszczepia coś w sobie i przyzwyczajasz się do tego intelektu, który jednak wydaje ci się taką, taką kwestią, że musisz do jakiegoś poziomu doskoczyć. A później się weryfikujesz z różnymi. Nie wiem, reżyserami, kolegami, i akceptujesz fakt, że nie każdy musi być asem, tuzem, oczytany, bądź też, no właśnie. A czy to nie jest tak, że szkoła aktorska was trochę trzyma pod kloszem i nie wypuszcza was na ten, do tego prawdziwego świata? Tylko wy żyjecie w takim swoim małym środowisku, 12 osób na roku. I potem jest takie zetknięcie z rzeczywistością, no właśnie właścicią. Bo... Piłkasz po karierze, że wychodzisz no, z domu i nie wiedzą Nie, co, co Piłkarz po meczu, zwróć uwagę. Wychodzisz z tego celuloidu albo z sceny teatralnej, i takie spotkania jak dzisiaj. Dlaczego jak, jak ja rozmawiam z Markiem Konradem, czy razem gadamy z kędziorem z Janem Englertem, to mamy wrażenie, że, że piszemy jakąś epicką rzecz. W której on jest bohaterem, a my jesteśmy po prostu słuchaczami. A jest aktorem. Ale mam, y, musicie się zdecydować, na które To najpi, będę Najpierw pierwsza, moje jestem. Bo... Bo... Zadałem pierwsze, <laughs> Maciej... a potem y, kupię. Macie jednak y, są to y, pociągi nie jadące w tym samym kierunku. Ale mamy równie drogie bilety. Rozumiem. W każdym razie y, wiesz co no. Jeżeli chodzi o szkołę, poczekaj, już sekundkę wracam na tory. Czy ona nas trzyma pod kloszem? No, na, kiedy ja kończyłam szkołę, jedynym marzeniem moim i moich kolegów było grać, grać, grać. Nieważne gdzie, za wszelką cenę, gdzieś na scenie. I pamiętam, że czy ktoś dostał gdzieś angaż w Kaliszu, czy znaczy tak się zmienił przez ten czas postrzeganie tego zawodu i możliwości. Ja pamiętam, że jak ja kończyłam szkołę, to raczkował dopiero klan i, i Złotopolscy. To, jak ale już, żeby ktoś zagrał w filmie, to, to było jak złapanie Pana Boga za nogi. To się bardzo pozmieniało. To znaczy, mam wrażenie, że też teraz zupełnie się pozmieniały priorytety. Nie oceniam, czy to jest źle, czy dobrze, bo szkoła ma przede wszystkim przygotować akurat do funkcjonowania w tym zawodzie. Czy ja byłam chowana pod kloszem? Z perspektywy dzisiejszych czasów tak, ale myślę, że on był też adekwatny do ideałów, które jeszcze wtedy były takie trochę bardziej namacalne, takie dość znaczy czy naprawdę wtedy rzucało się wszystko i szło się na, do teatru, do teatru najpierw, gdziekolwiek by filmu, to nie okay. było, tak? A teraz no, wydaje mi się odpowiedź oczywista na to pytanie, zanim przejdziemy do pytania Kuby, mojego kolegi z pociągu. E, teraz jest więcej e, roboty dla aktorów startujących, niż było 20 lat temu. Platformy streamingowe, tego kontentu tworzy się bardzo, bardzo dużo. Czy jest łatwiej czy trudniej? Teraz. Chyba mam proszę, że długo nie wrócimy do mojego pytania. Ja mam czas, ja, ja wysiadłem z samolotu 15 minut to, to jest dla was, dla gości. Co, to jest trochę tak, jak, jak ktoś się mnie pyta, czy, czy jest teraz, czy ja uważam, że prosto jest być rodzicem teraz, czy było prościej, jak moi rodzice wychowali mnie, czy nas. Słuchaj, jest i łatwiej, i prościej, zależy jak to się wszystko... Ja uważam, że jest trudniej. To znaczy, na pewno jest prościej, jeżeli chodzi o dostęp do, do pracy. Mhm. I na pewno tej pracy jest więcej, co jest w ogóle wspaniałe. No, mamy platformy streamingowe, jest więcej pracy dla nas, dla aktorów, jest też więcej możliwości, świat się skurczy, możesz nagrać siebie na, nawet na telefon, wysłać self-tape'a i, i mieć taką, takie poczucie, że gdzieś ta szansa jest ci gdzieś pisana i ona jest bliżej. Ja jeszcze pamiętam, że żeby gdzieś za granicę polecieć na casting, się wsiadało w samolot, jeżeli w ogóle miałeś szczęście, bo ktoś cię jakimś cudem na niego zaprosił. Ale mam też takie poczucie, że jest się trochę może... Że się można pogubić, bo w dzisiejszych czasach od aktorów można wymagać tego, żeby byli też trochę influencera, influencerami, żeby mieli zdanie na każdy temat, żeby byli jeszcze do tego modni, żeby, no jeżeli mają jeszcze jakieś własne zdanie, to, to nie zaszkodzi. Mi się wydaje, że gdzieś to się też w znacznej mierze czasami bardzo tak rozdrabnia nie rozdrabnia, to powoduje, że aktor jest bohaterem popkultury, a nie tylko fanów A filmów. chcę ci jeszcze powiedzieć, bo yy, czuję już pomost, żeby przejść yy, do rzeczy, o której powiedziałeś. Ty mówisz o autorytetach. Bo chciałbym to znaczy, nazwiska, które wymieniłeś. No tak. Mówisz o obcowaniu z autorytetami, mm -hmm. o tym, że obcowanie z nimi może być pewnego rodzaju ucztą, może być też bardzo inspirującą. Tak, ale pamiętam, jak nawet kiedyś u mnie, wiele lat temu, kiedy się poznaliśmy, powiedziałeś, że jednak ciągle starasz się traktować aktorstwo jako misję. A dla mnie słowo misja, no cholera, nie tylko ze względu na słynny film, ja traktuję z dużej litery. A wiesz, że ja właśnie ostatnio y, się przekonałam o tym, znaczy też na, jestem teraz w procesie promocyjnym filmu. Jestem też o to często pytana. Heavens, heavens and Hell, heaven and hell, very good. I, i <grym> przekonałam się, że właśnie to słowo. Po paru latach od momentu, kiedy to powiedziałam po raz pierwszy, bardzo mi nadal pasuje. Myślę, jeszcze szczególnie pandemia pokazała, jak bardzo ten zawód może być misyjny. W momencie, kiedy... Czekaj, ale powiedziałeś, że do filmu Heaven and Hell pasuje ci słowo misja? Nie, do myśleniu o moim zawodzie. A, bo wiesz, że ja dzisiaj obliczyłem, tam jest 21 realnych scen seksu. 21 minut, jak się je sumuje Ze stoperem oglądałem dzisiaj. Naprawdę? Tak, bo ja się no, przygotowuję. Nawet... <laughs> Wow, Proszę, nie że tego zaśmiałem z twojego profesjonalizmu. Musiałabym to porównać Proszę. z innymi filmami. No wiesz, jak porównasz z Ojcem Chrzestnym, to tam jest zdecydowanie mniej. Bo jestem ciekaw, powiedziałaś, u aktora bardziej liczy się talent, wrażliwość i intuicja. Który z tych elementów doprowadził ciebie do akceptacji scenariusza Heaven and Hell? To czekaj, teraz muszę przez sekundy się skupić i połączyć to jeszcze z, i wpleść w to słowo misyjność w moim zawodzie. No, dobrze by było. Ty, ja się tak nie zapętliłem, tylko ty. Wiesz co? Ym... Mm -hmm. Ja lubię wyzwania. Dobry kierunek. <laughs> Bystrze wybrnęłaś. No nie, dobrze. No i rozumiem, tej... Tego jeszcze w CV nie miałaś. Kuba, muszę się trochę skoncentrować, dobra. bo po prostu. Zyka, przecież taka, ja kub, jestem nie, dobra, poważną osobą. Dobra, skoncentruję, ale ja Samoman. oman? Tak, tak. Tam bardzo skorpiony chodziły po plaży. No, no. 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 Wracamy do Pak. Wiesz co, ja lubię wyzwania i też chodzi o to, że fajnie jest otwierać takie drzwi, gdzie mnie jeszcze nie było. I Kupuje. nie jest tajemnicą, że ja na spotkanie z twórcami tego filmu, czyli z producentką Ewą Lewanowską, z Tomkiem Mandesem, producentem i reżyserem, w jednej osoby, którego podobno nazywasz Malinowym Królem. Tak, po ja tym, jak mali tak ale to jest bardzo ładne. No, ale on to bardzo lubi, <laughs> po tym jak dostał malinę, <laughs> że... Byłam przekonana, że odmówię. No, moja agentka powiedziała mi, że może warto się spotkać, ale dlaczego tak zaraz odmawiać? Mm -hmm. i No, przecież się nie ugryzą, najwyżej no, się pośmiesz, i potem odwrócisz się na pięcie i powiesz: „Dziękuję bardzo, ale może nie, jednak nie jestem zajęta. I wiesz, co? Po pierwszym spotkaniu zorientowałam się, że mam do czynienia z bardzo świadomymi twórcami, którzy doskonale wiedzą, w jakim są momencie życia, wiedzą, jaki film zrobili, w jakim, jak, w jakim kierunku chcieliby pójść. I tak minęły nam dwa albo trzy spotkania. I okazało się, a ja lubię powtarzać, że intuicja to przejaw Boga w człowieku i lubię jej słuchać. No jakoś sobie trzeba te wybory wytłumaczyć. Jakoś sobie trzeba te wybory wytłumaczyć, i intuicja mi podpowiadała, że jak się w te podróż nie zabiorę, to mogę czegoś żałować. I mhm. też y, zobaczyłam, że jest szansa na opowiedzenie historii, która może być potrzebna, usłyszana i w pewien sposób ważna. Mhm. Może słowo misyjność jest tutaj dużym słowem bardzo, ale ja uważam, że jeżeli można przy okazji komercyjnego projektu, a nie ukrywajmy, że takim on jest, poruszyć tematy ważne, jak na przykład ostracyzm traktujący na temat relacji, schemat. Starsza agism. kobieta. Szeroko pojęty tak, starsza Ta. kobieta, młodszy mhm. facet. Mhm. Niepoukładane myślisz, relacje. myślisz, że w Polsce jeszcze to ciągle jest? Przecież jesteś w związku z Mateuszem parę lat od ciebie młodszym. Ja też mam młodsze partnerki, a ty? Też, też. No to a zaraz? nie masz wrażenia, że ciągle istnieje y, takie y, y, sporadawka niesprawiedliwości w ocenie związku? No zobacz, gdybym ja była związana, mogę ci zadać niedyskretne pytanie? Proszę, jasne. Ile jest od ciebie Twoja obecna partia? 30. No widzisz, a wyobrażasz sobie, jeżeli, poczekaj, jeżeli, no nie, to by, był, to by podlegało pod yy, paragraf, ale ja nie mogłabym być związana z, to nie jest w ogóle złośliwość. Tylko nie, chcę no, powiedzieć, że to. na przykład gdybym, mając lat 50, związała się z 20-latkiem, to wyobrażasz sobie, nie wiem, nagłówki, biorąc pod uwagę, że jestem osobą publiczną, Tak, ale ty będziesz miała społecznym. lat 50 za wiele, wiele lat i myślę, że. Wiesz co, ja jestem nie jest zwolennikiem tak... wielogłosu i ten wielogłos się dzieje w Chodzi Polsce. Chodzi mi o to, no, to. że to chcę być. zmiany obydzieć, obyczajowe, prawda? Tak, Ona jest starsza od trzyma 10? Tak. No proszę. I sobie radzą jakoś. Znaczy on się rzadziej odzywa. To dziwne, ale sobie radzą. Ale wiesz co, ja też znam takie i, i super, i wspaniale, i one są inspirujące, ale generalnie ciągle panuje stracy. Z znam wiele związków, które nie ujawniają się ze swoim uczuciem właśnie ze strachu przed oceną społeczną albo nie mają siły czy ochoty się mierzyć. Zobaczmy, my żyjemy w dużych miastach, ale w małych miastach ja wiem, że ten problem jest taki dotykający. Ale A masz jeszcze, świadomość, jeszcze... Magda, że zawsze w tego do... typu krytykę wszyta jest jakaś zazdrość. Jakaś, tak myślę, ale też jeszcze. Chęć tego... nie bycia odtrąconym w nudnym, szarym. Nie jeszcze tylko odnieść związku. się do, do tego, że ja właśnie na swoim doświadczeniu mogę powiedzieć, że ten ostraty nie... U was jest 7 lat? Tak. Mhm. Że na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że ja to czuję, że, że ci... i ciągle pomimo tego, że właściwie jesteśmy no już 10 lat, prawie razem, to, to ja ciągle się z tym spotykam. Z naprawdę takimi komentarzami, co do których chcemy się trzeba mieć w głowie. Ale poczekaj, w oczy ktoś ci powiedział? Wła w oczy nikt. No właśnie. nie właśnie. Ale wiesz co, wiecie co, wydaje mi się, że ten wątek relacji córk. Czórka, e, matka. Tak, to też jest chciałam o powiedzieć, wiele ciekawszy. Ale sytuacji. też właśnie chciałam powiedzieć, że jesteśmy już po kilku pokazach. E, w ogóle Kasia o... Sawczuk, przepraszam, piłem, Kasia Sawczuk <laughs> mnie e, zaskoczyła dojrzałym aktorstwem. Naprawdę. Tam jest taka chwila... Dzieciak. Wiem, ja ją ja pamiętam, jak ona, jak ona u mnie w mamtale Ona śpiewała. wychodzi przy, po waszej kłótni i zamyka drzwi za sobą. I na jej twarzy widać takie super emocje. To jest moje ulubiona Ale to nie jest o Kasia, Kasia. Kasia. tak tak Ale przekaz. dlaczego? Bo wiesz, no, dla mnie to jest niesamowicie ważne, no bo Kasia jest tak... Dla mnie y, 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 z punktu aktorskiego widzenia, y, y, poukładanie relacji z córką było jeszcze bardziej istotne niż wątek relacji z mężczyzną. Mm. Bo wiedziałam, że jeżeli Widzowie nie podążą za moją bohaterką jako za mamą, jeżeli ja jej nie obronię jako mamy, yy, to nikt nie podąży, nikt nie będzie jej kibicował, nikt się z nią nie utożsami. Ale, ale też nikt, z mojej perspektywy, ja bym, gdyby tam do pewnej akcji, sytuacji zwrotu nie doszło, to też bym nie podążał za Kasią. Wiesz, o co, chodzi. Wiem, o co chodzi. Nie, nie, ale nie spoilerujmy, I... bo tam nie akurat węzły scenariuszowe są dosyć ważne. Słuchajcie, ale jako, że naszym gościem nie jest tylko ten film, ale Magda, to ja bym chciał trochę zmienić zwrotnicę, już metaforykę pociągu ciągnąc dalej. Ty kiedyś mówiłeś, że ciągle peszą cię komplementy. To jest ciągle aktualne, czy nie? Tak. A bo? Mm. Wiesz co? Ja myślę, że to chyba suma chyba fajnie o mnie świadczy. To znaczy w takim kontekście, że um, czemu tak reagujesz? Ja myślę, że to jest. Ja ja mam taki tik. No, ale ja nigdy nie ukrywałam, A masz sobie brzydką dziewczynkę? Nie, ale mam na przykład kompleksy. I też. Um, Jakie? A nie powiem, bo. No, wiesz... Cielesne czy duchowe? <laughs> Oczywiście, że mam też. Słuchaj, duchowych może mam. Nie, duchowe. No, bo chciałabym być... Jest tyle książek, które chciałabym przeczytać, tyle tematów, na których bym się chciała... No zawsze i... możesz zadzwonić, możesz... ja ci streszczę, ja dużo czytam. Staram się też jakoś gonić peleton. W każdym razie y, tak, mam kompleksy też związane z własną fizycznością. Też ten film poruszył y, we mnie taką nutę. On mnie też bardzo emocjonalnie rozwibrował i rozgrzewał, bo poruszył we mnie kontekst y, przemijania, którego jakoś tak mm -hmm. wcześniej w ogóle świadomie nie konstatowałam. I, y, no tam ja masz chętnie, parę takich spojrzeń w lustro. Chętnie, chętnie o nim opowiem, mm -hmm. bo to też mi się wydaje z punktu widzenia, dlaczego wybrałam te role ważne mm -hmm. i przynajmniej takie szczere z mojej strony. Ale y, ale y, mnie peszą komplementy, bo no może dlatego, że to nie jest oczywiste, że no nie wiem, widzisz, speszyłam się, no po prostu się. A jakiego komplementu nigdy teraz? nie chciałabyś usłyszeć jako kobieta? No mogę ci powiedzieć, jaki jest komplement dla aktorki taki bardzo nie, niewygodny, bo nie wiem, czy jest jakiś komplement, którego bym nie chciała usłyszeć jako kobieta. Nie wiem. Ja jako facet na przykład nie chciałbym usłyszeć komplementu dobrze wyglądasz w trumnie. No tak, <laughs> tak, ale pewnie go nie usłyszysz. <laughs> Raczej go nie usłyszysz. No wiesz, teraz biorąc pod uwagę, jak rozwija się, no, że się no. No, 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 Jak, jak aktorka komplement. No Jak powiesz aktorce, że pięknie wyglądała w tym filmie, to to jest jedna z gorszych rzeczy, którą może usłyszeć, bo to znaczy, że nikt jak, nie zauważył jej aktorstwa. Jakbym jak z... poecie nie powiedział: je... dobry papier. Dobry papier. To tak jak powiesz aktorce, ale pięknie wyglądałaś, to trochę jest pozamiatane, bo to oznacza, że, że nie było nic więcej. Mm -hmm. Natomiast wiesz co, no, komplementy są oczywiście strasznie miłe i one mnie zawsze tak przyjemnie czysto po kobiecemu i czasami też czysto po ludzku chcą i sprawiają mi przyjemność, ale one mnie peszą tak ciągle. A, a potrafiłabyś sama skomplementować własne aktorstwo? Ja jestem wobec siebie bardzo krytyczna, ale zdarza mi się zobaczyć jakąś scenę ym, i powiedzieć yy, tak zrobiłaś sama do siebie, powiedzieć to tak zrobiłaś to dobrze albo kurde dobrze to zrobiłam albo dobrze to zagrałam. Dobrze to jest strasznie ogólne. No ale wiesz, yy, Jakbyś była swoim własnym producentem, menadżerem, to byś powiedziała: weźcie boczarską, bo. Ja myślę, że wzięcie mnie jest, jest. Do filmu. Do filmu dobrym wyborem, bo. Ja jestem bardzo kreatywna. Mhm. Myślę, że bardzo dużo wnoszę do ról. Myślę, że jestem im bardzo oddana i myślę, że jestem bardzo dobrym partnerem w pracy. Dla wielu pionów, które ze mną pracują. A, a, a co powiedział ci Tomasz Mendes? Kiedy, Mandes. Wymy, Mandes, kiedy wymyślili mm, twoją postać i w tę postać wpisali ciebie, dlaczego ty grasz tak odważną rolę? Tak oni, odważną... Mi ogóle, oni mi w ogóle powiedzieli, że jeżeli ja tego nie zagram, to ten film nie powstanie. Czyli nie mieli planu B? Nie mieli planu B. I powiedzieli mi, że jeżeli ja nie zgodzę się zagrać tej roli, to tego filmu nie będzie. Oczywiście pomyślałam sobie wtedy, trzyma, że. Trzeba ich w szachu trzymać, że sprytnie wzięli mnie pod głos. Co było bardzo miłe, zagwarantowali mi też, znaczy zaprosili mnie do dyskusji nad tym filmem. Bardzo partnersko mnie potraktowali, jeżeli chodzi o konstruowanie mojej postaci. I też w ogóle miałam swój wkład w scenariusz, co, o czym oni też otwarcie mówią. Magda, to powiedz mi, wróćmy do tego wątku nam. Ta, ja nam. też będę słuchać. Powiedz nam do tego wątku, z czego jesteś zadowolona, czy, czy nie? Bo często ludzie mówią yy, nam komplementy i mówią, ta audycja była super, a ty widzisz pewne niedociągnięcia. Czyli jaka rola Twoja powszechnie już uważana za bardzo dobrą boczarską, Aha. a w Twojej głowie ty czujesz kurczę, mogłam zrobić to tak, 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 tak i jest Twoją wielką frustracją, bo też, też czasami tak się zdarza. No to ci powiem, że to nie mam tak może, że rola, tylko ja nie ma roli jakby bez kontekstu, całości i bez filmu. Zdarzają się po prostu filmy, którymi mm -hmm. się przytrafiły, z którymi jakoś tak... Y nie tyle, że, bo ja często powtarzam, z rolami jest jak z facetami, no. Oj nie, nie mów, nie o, o, mów, nie, o, nie, 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 nie. mów, bo to jest o tym u, zasraniu u. i zajęciu. Nie, Tak, tak czytałem nie. to, że są jak toalety, albo zasrane, ja albo to zajęte. To z niej mojej babci, o mężczyznę. O to o babci też porozmawiamy. A ja mówię, ja 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 że to babcia, mi, Ale nie, twoja babcia po prostu trafiała na niewłaściwe toalety. Ale chciałam, chciałam tylko powiedzieć, że ja mówię często, że z rolami jest jak z facetami, bo od razu wiesz, czy chcesz tej znajomości, czy nie, a... Nawet jeżeli się pomylisz, no to po, nie, jeżeli chodzi o niektóre ale nie chcesz o nich w ogóle zapomnieć, nie chcesz mieć z nimi nic wspólnego. Niektóre, Ty zostawiają, masz takie role? Ślad, tak, niektóre zostawiają ślad na całe życie, nie O których nie chciałbyś to zapomnieć, nie... to już pociągnijmy tak króciutko. Nie powiem. Ale to był film Saramonowicza? Nie, dlaczego? Ja bardzo lubię filmy Saramonowicza. No, no to do tego wątku też przejdziemy. Wiesz, A... dlaczego lubię? Bo one mm -hmm. były jednymi z pierwszych w mojej karierze i były dla mnie też wtedy bardzo ważne. Ale one cię bardzo wzniosły, bo nawet nie tylko w kategoriach jakości scenariusza czy dialogów, w czym Andrzej do pewnego momentu był dobry, ale też frekwencje na jego filmach, no tam pękały cztery tak, Ale ja, milionów. Też, ja też pamiętam, że. Ladies, czy tak, ale pamiętam, falce? że Andrzej uwierzył we mnie i dał mi szansę w momencie, kiedy nie słyszało mnie zupełnie nikogo. I... myśmy razem grali u Andrzeja. No, absolutnie. Więc chcę stronie. powiedzieć, że ja mam do tych filmów ogromny sentyment, bo to były po prostu moje, moje początki. I to był właśnie. Dokładnie ten moment, kiedy nikt... Ja miałam wtedy taki moment, też pamiętam, że on mi bardzo podał pomocną dłoń w momencie, kiedy byłam na takim dość sporym zakręcie życiowym i z czysto takiego ludzkiego, osobistego... Ale zawodowym czy prywatnym? Słucham? Zawodowym Nie, czy byłam prywatnym? na prywatnym zakręcie okay. życiowym i... Mieliśmy o tym nie mówić. I, i rzeczywiście telefon też nie dzwonił i, i on wtedy mi bardzo pomógł, więc zawsze będę mieć bardzo dużo szacunku i sympatii. Do... Jeżeli jeszcze możemy kontynuować wątek Komplementów. Możemy. To chciałem się zapytać, moja droga, jaki komplement ty byś sprzedała panu Simony e, Susina. Tak, ładnie powiedziałem? Simon Susina. Susina, no właśnie. Z, Z, mówmy, może pan SS. Pan nie to To nie brzmi dobrze. Nie brzmi dobrze. Nie, brzmi pan, pan Simon Lepiej, bo ja nie lubię kaleczyć. kaleczyć pan Simon. Nazwę, więc pan Simon w ta, bo też gadajmy tutaj o autorytetach, nie? Simone. Spotyka się panem. jest acet. chyba nieme. Ale wiesz, co wszyscy do niego mówią? Simone się też tak przyzwyczai. Ale my. w Neapolu na przykład mówią Simon. Mogę. Paul Simon. Ta, ta, ta. Ależ ty jesteś muszę, biegły. Muszę się w takim wypadku. Chodzi mi o to, że jest to chyba druga albo trzecia rola pana Simona. On zagrał tylko w filmach e, 260, 370, Tak, 373. Wszystkie kąty dni. świata tak. albo dni świata. I teraz staje naprzeciwko ciebie. Facet, który jak sam mówi też chwyta Pana Boga za rogi, bo teraz dostaje takie szanse i nie, 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 nie boi się po prostu brać propozycji mm -hmm. aktorskich. Jak wyglądała twoja relacja z nim na planie? Wejdę ci w słowo, myślę, że to nie jest tak, że on się nie boi propozycji. Znaczy, myślę, że ta naprawdę aktorska droga dopiero przed nim, mhm. natomiast e, łączy te dwie produkcje, co nie jest też e, tajemnicą, słowa tego samego reżysera. Tak. I myślę, że to też dało Simo takie poczucie jakiegoś bezpieczeństwa, że on go może w jakimś sensie poprowadzić. Ale paradoksem myślę, że przy tym bezpiecznie. Ale, ale paradoksem. Nie muszę się przebić. Ale na twoje tak. doświadczenie. Ale na pewno tak. Ale wiesz, się? jakim paradoksem tych no. trzech filmów yy, według Blanki i tego jest to, że on w tym filmie chętniej i szybciej się rozbiera niż ty. Obliczu 23 lat. No, poważnie. Od przekroczenia progu. Zwróć uwagę, jego pośladki i szybkość zdejmowania odzieży w tym filmie jest szybsza niż twoja. On lubi, znaczy on ma kawałek ciała. Nie ma, ja też. Tutaj U. ekspozycja, co tak na mnie patrzysz? Nie, no, bo powiedziałeś coś, co mnie <laughs> bardzo zaciekawiło. Z nie wpadłam na to, że można podejść do filmu od tej strony. Od jakiej? Strony... To są nasze hobby, my z kubą to strony... obliczamy. Tam powiedziałeś męskiej pupy. No chodzi mi tylko o to. Że... Imponująco ma pupę. W ziemi obiecanej nie ma żadnej pupy nagiej. Jest jedna pupa. A jest jest. A, jedno, no tak. a jaki z tego wniosek, i jaka konkluzja? Le... Wasz a film jest lepszy. O ziemi obiecanej? Się. nie a że Ziemia się. obiecana się gorzej kończy, bo tam fabrykę spalili. Ale to wiem, ale chodzi mi o to, jak. A propos rozbierania się. Mhm. A jeśli byśmy zastosowali trzy punkty odniesienia, mówię teraz serio, bo zaraz musimy zejść na przerwę. E... Na przykład weźmy Julię Wieniawę, młodą dziewczynę, która bardzo odważnie idzie po swoje. Małgosię Kożuchowską, jako taką aktorkę w średnim wieku. I Krystynę Jandę. To w którym miejscu, jakbyśmy taką trajektorię zawodową wy wy wystawili, między którymi tymi dziewczynami, kobietami jesteś zawodowo? Jezu, co za wzrok, Kochanie. przeszył kubę. Nie wiem, znaczy, no nie śmiem się porównywać do Krystyny. Ja Jan. mówię o miejscu, wiesz, to są punkty odniesienia. Julka ja myślę, wiesz, co, Małgosia, szczerze mówiąc, ja myślę, że jestem w zupełnie w swoim miejscu. Nie odniosłabym się do żadnego z nazwisk, które mm -hmm. podałeś, chociaż każdy z nich bardzo szanuje. Mm -hmm. Dyplomatyczna odpowiedź. Słuchajcie, to wrócimy no, Ale też chyba bardzo szczera, wiesz, bo, 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 bo. Tego nie wiem, to mogę ci zaufać tylko na słowo. Jak tak no to, mówisz? potwierdzasz, tak? No to ci, tak? to ci powiem, no, że szczera. szczera. Mm -hmm. Zaraz wrócimy, dowiemy się, jak prowadzimy. Bo pracujemy. mi się wydaje, Magda? że jesteś między Korzuchowską a Jandą w tej szerokiej przestrzeni. Nie mówię, w ogóle nie ma nic wspólnego z metryką do siebie. ja bym na siebie też tak nie popatrzył. Ale ja mogę. Ale ty możesz. Dobrze. Zaraz wracamy. <grym 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 w ale w ogóle zostawiliście, ale zostawiliście parę wątków. Tak, bo, ale będziemy. No, ale będzie Pamiętaj, to nie jest. Program o filmie Heavens, and, Heavens in Hell, tylko to jest program o tobie. Heavens in hell. Więc ja bym proponował, żebyśmy zaczęli chronologicznie od y, następnego wejścia. Od, od tego tak? jeżdżenia karetką, czy jeszcze może... Od porodu. od porodu. Od porodu, Dobrze. No wejdźmy w kanał rodny, za chwilę wracamy. Wojewódzki Kędzierski. Gielski Zaraz wracamy. O Jezu, już to już! Mhm. 28 minut po godzinie 20 kontynuujemy naszą rozmowę z Magdą Boczarską o filmach nie tylko, ale a. teraz kupał obiecał chronologicznie. E, chronologicznie, zaczął od Strip, bo ona jest najstarsza znasz. W jej biografii, a bardzo lubię jej biografię, powiedziała kiedyś, niektóre aktorki nigdy nie będą gwiazdami, to nie ma nic wspólnego z ich talentem. Dzięki Bogu niektóre gwiazdy nigdy nie będą miały talentu. I teraz. Y, Zastanawiam się, czy ty się czujesz, albo zasługujesz w, w, w swoim wewnętrznym krytyku i we, wewnętrznym rankingu na pojęcie gwiazda dzisiaj, że jesteś osobą, która gwarantuje kolejki przed kasami, tak jak kiedyś Wiesz było co? z Lindą, I... Borysem, Szycem czy Czarkiem. Pazwora. To ja ci odpowiem na to pytanie bardzo szczerze, bez kokieterii, hmm? bo sobie też jakoś założyłam, że. Nasza rozmowa nie będzie miała sensu, jeżeli będę się jakoś, wiesz, na coś silić albo gdzieś jakoś ustawiać yy, na kontrze i, i, i będę jakoś, wiesz, próbowała coś udawać. Wiesz, że ja ci powiem z ręką na sercu, że ja się naprawdę nie czuję gwiazdą, a myślę, że to wynika z tego, że yy, wykonuję ten zawód w Polsce i ciężko jest się tutaj poczuć gwiazdą. To znaczy mnie spotyka, ja się czuję też doceniona, czuję, że to co robię jest ważne dla ludzi, że ma sens, bo ludzie mi to okazują i to jest najpiękniejszy, chyba najpiękniejsza rzecz, jaką mogę dostać, w zamian i to mi tak pokazuje, że to co robię ma sens, ale jest tak wiele aspektów, z którymi też ja wykonuję naprawdę przepiękny zawód, ale on jest też bardzo ciężki i mam kupa szczęścia, wiesz, bo gram fajne role, podmiotowe, bohaterki. I mam też to szczęście, że mam wpływ na swoją pracę, mogę wybierać, ja naprawdę jestem szczęściarą. Ale czy ja się czuję gwiazdą? Naprawdę szczerze ci powiem, ale, że nie czuję zaprz... się osobą rozpoznawalną, i czuję, że mam zawód, który jest wyjątkowy, który wiesz, ale słowo gwiazda naprawdę to nie idzie w parze Tak, z ale przykleiłaś do, do tego tłumaczenia, dlaczego nie czujesz się gwiazdą. Co ja rozumiem, słowo Polska i to mnie ciekawi, bo, bo Polska format kraju, format produkcji, format y, sposób przejawiania tej popularności, co ma Polska z rangą bycia. Gwiazdą lub nie bycia gwiazdą. Wiesz, co? Może dlatego, że gwiazda kojarzy mi się w takim hollywoodzkim tego słowa znaczeniu z kimś, kto jest znany na całym świecie, z kimś, kto jakby z jakim chodzi ochrona, to nie wiem, z kimś takim naprawdę, z jakimś wielkim, wielkim nazwiskiem. No myślę o sobie po prostu dużo skromniej i też Polska nie, nie gwarantuje takiego, nie wiem, nie niesie takich możliwości, żeby mieć. Ja wiem, że są osoby, które tak o sobie myślą, ale ja mm. tak o sobie nie myślę. A bardzo ładną powiedziała też rzecz kiedyś Katrin Denev, że mm. yy, też propos bycia gwiazdą, akurat temu staram się hołdować, że. Ale też o aktorach, że. I to trochę może jeszcze tak jakoś mi się to przypomniało, i pomyślałam, że to może też jakoś tak pasować do początku naszej rozmowy i do, do, do tego, czy jest łatwiej, czy trudniej. Że Katarzyna powiedziała, że jeżeli aktor. Znaczy, ona używała słowa gwiazda, ale chodziło o aktorów. Jeżeli chcesz zabrać widza w podróż i spowodować, że widz ci uwierzy, musisz mieć tajemnicę, że dla niej ktoś, kto nie ma tajemnicy, to że nie możesz być dobrym aktorem bez tajemnicy wewnętrznej, nie, ale też nie możesz być gwiazdą wiesz, kto bez nas o tym, mówił. Tajemnicy. I wiele lat temu to powiedział ojciec Antka, czyli Paweł Królikowski, że żeby odnieść sukces, trzeba mieć sobie tajemnicę. I pozornie powiem ci, że to widać nawet dziś, jak obserwujesz ludzi, którzy w swoich social mediach robią seriale, na temat swojego życia prywatnego. Oni naprawdę ludzi nie interesują. A jak dozujesz, punktujesz w sposób bardzo kontrolowany e, pokazujesz swoje życie, to dopiero jesteś zagadką i, i, i obiektem pragnień. Także to się zgadza. Piotruś? słuchaj, ale o czym marzy Magda Boczarska i w tej kwestii aktorstwa? Bo jak się patrzy, nie wiem, na kolegę Dorocińskiego, teraz naprawdę ma złoty okres, chyba, w tym, że, że po prostu w całej Europie staje się znaną postacią i już bez, bez castingów praktycznie są mu oferowane role. Piotr Adamczyk w Disneyu bodajże też, też robi spektakularne historie. Wiem, że Ty miałeś w Marvelu, wiem, że Ty miałaś castingi. Był tam młody papież, prawda? Tak. Szczerze, mów. Tak uśmiechaj blisko. się, było blisko. Ale to był deło też... casting, czy już cię we, we, wezwali? Nie, ja nagrywałam self-tape'a i mhm. miałam takie poczucie, że jestem wśród bardzo wąskiego grona już takiego, właściwie te rozmowy już były bardzo zamysłowane, potem się dowiedziałam, że został wybrany ktoś inny. I zdarzyło mi się parę takich nagrań. Jack Ryan jeszcze? Ten tak, zdarzyło cały... mi się parę takich nagrań, które były rzeczywiście blisko. Ja mam, miałam już w tej chwili, nie mam y, agenta w Niemczech i ja oprócz tego, że przez rok grałam tam w teatrze, to zdarzyło mi się, mi się też zagrać w paru niemieckich y, produkcjach. No jeżeli chodzi o takie marzenie, to na pewno y, A to no, śnisie, to jest... Sorentino, to no jest moje wielkie marzenie. To spotkania. była druga ręka Boga. On na wspaniały jest. Masz ulubionego w Sorentino? W ogóle było spotkanie z reżyserem, czy jeszcze nie na tym etapie? Nie nie, 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 nie byłam na spotkaniu z reżyserem. Y, to już było wtedy, kiedy mi powiedziano, że blisko, ale podjęto. A kto zboli, zagrał twoją i... rolę? Kurczę, nie pamiętam. Zagrała aktorka, której, której nie znam. To jak Ale nie, na pewno gorsze. Na, na pewno gorsze. gorsze. Znaczy, na pewno. Wybór był... Dobrze, a na w pewno, takim razie. Na pewno, tak. pewno inna ode mnie. Też fizycznie i, i, i taka widać było, że jakby, jakby zdecydowano się na zupełnie inny typ. No, jeżeli Piotrek jej nie zna, to znaczy, że jest pani w pewnym wieku i nie jest. Dobra, ale. U mnie ty... się u Sorrentino, zaczęło oczywiście wszystko od wielkiego piękna. Nie, ja absolutno... Wielkie piękno to jest absolut filmowe. Wszystkie od ja to jest wspaniałe. Ale ja, ja też bardzo kocham Rzym. Zdążyliśmy się, się przez chwilę wymienić na temat kochanych To mhm. dla mnie Rzym, Berlin, w którym mieszkałam przez rok, Rzym, Berlin i Tel Awiw. I jeżeli chodzi o Rzym, mam Absolutnego fioła. Na, kocham wracać do Rzymu i, i też pewnie to. dlatego ten film odebrałam tak jakoś bardzo. Tylko daj nam, daj nam klucze do miasta, żebyśmy mogli je tak poczuć, jak w filmie Wielkie Piękno. No, to bym chciała. Sama bym no. chciała, wiesz? A. To słuchaj, to w takim razie zamiast Berlina i Tel Awii, Ale jeszcze. Ja, ja, tak? Jane Campion, Sofia Coppola. No. Jest takich parę nazwisk, naprawdę. Z którymi które są... chciałabyś. Tak, bo to mi się kojarzy z jakimś takim dotknięciem absolutu i z takim. No jednak ta Polska nasza daje, znaczy teraz ja się bardzo cieszę z miejsca, w którym jestem i wychodzę z założenia, że trzeba dobrze, uczciwie robić swoją pracę tutaj i dopiero ja muszę, jeżeli. Ja muszę. Co, co muszę, muszę to muszę. Mogę skończyć to... tylko myśl? Tak, tak. Chciałem tylko powiedzieć, że wydaje mi się, że jeżeli się chce zrobić karierę za granicą, to trzeba dobrze i uczciwie robić tutaj u nas swoją pracę i tak. jak jest się pisane, to pewnie. Popatrz na asie Kulik choćby, prawda? To tak. gdzieś to się samo odezwie. Ja muszę, ja muszę, to jest zupełnie, że tak powiem, nawiązanie do tego, co już dwa, dwa razy powiedziałaś. Powiedziałaś, to Polska w jakimś takim, jakby trochę z małej litery. Pogardliwy. Z tego, co wiem, twój nie. dziadek był w AK i był cichociemnym. Jeżeli tak wyszło, to nie chciałam. Czy to znaczy, że ty nie masz w sobie takiej idei zdrowej, idei narodowej? Sz szanującej ten kraj między Bałtykiem a Karpatami? Madziu? Ale dlaczego tak pomyślałeś? No bo te dwa razy użyłaś takiego stwierdzenia, Polska, tak. Ja nie czułem dumy. Robert Bąkiewicz na pewno nie byłby zadowolony. Szkoda, <laughs> że państwo nie widzieli miny i skupienia Magdy przez pewien. Wiesz, o czym co, mówię? Nie, no co ty, no ja bardzo kocham Polskę, ze wszystkim, co tutaj prześle nasze i wiesz... I, i, Ale tej prześności nie... jest coraz mniej. Daj nam jeszcze 100, 200 lat. Spokojnie. A w którym roku, albo inaczej, kiedy Magda Boczarska zaczęła się jako aktorka? Taka... Aktorka świadoma. Od której roli? Moim zdaniem od różyczki. A świat filmu rozczarował cię, i reakcja na ciebie, na twoje późniejsze losy aktorskie po różyczce rozczarował cię? No, dwa tak, lata no, nie tam było tam żadnej dwa roli. Lata, no. Tam z małymi wyjątkami nie było kompletnie żadnych propozycji. Pamiętam jak, się, pamiętam, jak się bardzo ucieszyłam, jak dostałam dwa czy trzy, trzy dni zdjęciowe w ojcu Mateuszu. A już mm -hmm. byłam po, po, po festiwalu w Gdyni i, i po nagrodzie. Nie tylko jednej, bo jeszcze dostałam nagrody za granicą, za różyczkę. No w Indiach, w Goa. Tak, i jeszcze w San Francisco. I było trochę tych festiwali takich na świecie. Naprawdę było tego trochę. Może nie wszystkie są takie, wiesz, jakieś ważne, ale rzeczywiście ten film miał jakąś nieprawdopodobną trasę. Ym... Co się, co, o co chodzi? Czy my nie mamy szacunku do trudnego kina, bo to jest dobry Kawałek kina z trudnych, co, ja... filmowych czasów lat 67-68. To prawda, moja Polska rola była rzeczywiście kipiała. niesamowicie ważna, znaczy dla mnie ważna i ona rzeczywiście została zauważona. Pamiętam, że to jest dla mnie taka. Grałam też wcześniej właśnie u Andrzeja Sarmonowicza, ale i też y, główną rolę jeszcze wcześniej zagrałam, ale to był taki pierwszy moment, przy którym poczułam, że zostałam zauważona, doceniona, i to mnie wniosło na jakąś taką inną półkę, że zaczęto mnie traktować poważnie. To jest tytuł, najlepsze... na, tytuł najlepszej aktorki w Gdyni. Tak, i to poczułam, że to rzeczywiście, że. Zadziało się jakieś takie zjawisko z tym filmem. Natomiast potem telefon milczał i nie wiem, panuje chyba taka opinia, że może jak masz nagrodę, to cię odbiło, albo że, że jakoś tak. A może po prostu wszyscy że dosta nagrodę, to niech sobie trochę teraz poczeka. No ciężko mi to wytłumaczyć. Rzeczywiście ten telefon nie dzwonił. Różyczka 2 wraca w wraca, tym roku. Wraca, wraca. I ty masz bardzo dobry rok w ogóle premier? Co chwilę coś. Zrobiłam trzy filmy w okresie półrocznym, które mnie tak e, przeciuchrały i rozjechały. Henia nie e, poznał mamy. Słucham? Nie poznał cię Heniu. Nie no, wiesz, ja strasznie filmuję tego, że jednak. E, no, no dobrze, ale wracając do Różyczki. Właśnie, bo to, e, bo to, jest, ciekawe, to jest ważny myślę. film. No, moim zdaniem punkt zwrotny, czyli dobrze. Bo możesz już trochę, trochę zdradzić a propos kontynuacji, mm. że czy będziesz grała dwie postaci. Właściwie tak, dlatego, jest... że gram Różyczkę w latach 70., czyli kontynuacja chwilę po tym, jak skończyła się akcja. Z Zastanów się, 60 co możesz powiedzieć, żeby no. no. producent Właśnie, nie, cały nie zadzwonił. Czas myślę, cały czas myślę. <laughs> y, I później gram... Różyczkę właściwie współcześnie, więc byłam postarzana na jest... 70-kilkuletnią kobietę i gram swoją córkę, która tak naprawdę jest główną bohaterką tego filmu. A Czy... też są takie pęknięcia jak między Tobą, Więckiewiczem i Sewerynem? To jest też tak trudny film, złożony. To jest film o szukaniu tożsamości i o szukaniu próbie rozliczenia się trochę z własnymi rodzicami, z tym, co, co zostawili moi bohaterce, i o szukaniu trochę odpowiedzi na to, kim jestem. I o mhm. takim też rozliczeniu międzypokoleniowym. Ale Ty wchodziłaś na plan różyczki, mając chyba najwięcej ról wtedy właśnie u Andrzeja Sarmonowicza, prawda? Tak, tak. I jakie, jakie uczucie towarzyszy młodej aktorce, która wchodzi na plan z takimi gigantami? No bo Andrzej Seweryn. Wiadomo, a Robert Wińskiewicz już był wtedy wielkim nazwiskiem. Czy to motywuje, czy takie, takie o matko, wielkie zdziwienie i takie, Boże, nie dam rady. Ja, jak przeczytałam scenariusz, a okazało się, że oni szukają aktorki do, od, ba, przez, no, może od roku to jest przesada, ale wiem, że bardzo dużo koleżanek było na castingu i w którymś momencie Robert powiedział im, jest taka fajna dziewczyna, z którą zagrałem w filmie, i potem się okazało, że jeszcze syn Jana Kida widział mnie w teatrze w Merlinie, w spektaklu Merlin w Teatrze Narodowym. I jak mnie zaproszono na casting, ja przeczytałam wtedy scenariusz, że ja miałam tak silne poczucie, że ja to muszę zagrać, że to jest rola dla mnie że właściwie, jeżeli chodzi o casting, no to wypadło nam z Robertem razem super, to znaczy ta chemia między nami od razu była, co też spowodowało, że zostałam wybrana. Pamiętam tylko takie, to Andrzej Seweryn się przyznał po jakimś czasie, że powiedział tak do Kida Wybłońskiego, czy ty jesteś pewien, że ona tak, to tak nie jestem przekonany, może niekoniecznie potem. A to wiesz od Seweryna? potem już krążyło, wiesz, nikt się, no, przecież to jakby bardzo niegroźna Aha. anegdota, wiesz, potem się wszyscy z tego śmieliśmy, ale, ale, ym, ale jakoś ja ich bardzo szybko... Ale jaki podał argument, że? Nie, chyba był jakoś tak, wiesz, zaskoczony takim obrotem spraw, że tak nagle, ja też yy, nagle miałam, po, po tym castingu dwa dni później byłam jakoś zderzona z nimi we dwójkę, jeszcze jakieś kolejne próbne zdjęcia i ja chyba naprawdę, yy, ja jestem dość, yy, yy, myślę, że... Moja taka pewność siebie i taka ogromna chęć zagrania tej roli jakoś wyszły bardzo, tak popchały mnie bardzo do przodu w takim kontekście, że rzeczywiście ja bardzo czułam, że, że ta postać jest mną. Mhm. Ale czy ja czułam tremę? Wiesz co? To wszystko się tak szybko potoczyło, bo właściwie jak ja zostałam wybrana, tydzień później byłam już na zdjęciach, na uciekających zdjęciach w Kazimierzu. Uciekające to znaczy kręcone latem, bo cały okres zdjęciowy przypadał zimą, więc ja tak naprawdę nie miałam w ogóle czasu, żeby się zastanowić nad tym zderzeniem z nimi, a jeszcze materia tego filmu czyli jej emocjonalność i to, że ja tą różyczkę postrzegam jako też takie trochę emo, takie otwarte, emocjonalne takie zwierzątko. No nie wiem, czy to jest dobre określenie, ale przez emocjonalność, którą ta bohaterka miała w sobie i taką też pewnego rodzaju prześność. ja też wiedziałam, że muszę bardzo jakby w taki bardzo otwarty sposób podejść do tej bohaterki do zagrania ale tej roli. Ale abstrahując od wszystkiego o tym, o czym jest ten film gęsty, to jest piękny film o miłości. Jak ona potrafi być absurdalna. No i piękny film o ludzkim dramacie w trójkącie? Mm. Ty lubisz trójkąty, bo do tego też wrócimy w przypadku <laughs> Sztuki Kochania. Ale ja mam e... taką cudowną anegdotę związaną z filmem różyczka mogę ją opowiedzieć. No ale to pierwszy, nas, pierwszy raz u nas? Wiesz, że chyba w ja ją media. powiedziałam To super, to no, że... Gdzieś powiedziałam, ale nikt jej jakoś nigdy w ogóle nie podchwycił. Nie zrozumieli, że ale będzie jakaś jak taka kręci, pikantna, Andrzej... świńska, coś. Nie, ale w ogóle. Jotrek. No jest cenę. Ja ją po prostu lubię. jakoś szczula, że jak kręciliśmy scenę y, ślubu przed tym pałacykiem, y, y, morskim oku, y, ja byłam ubrana w ten kostiumik z lat 60. Andrzej Seweryn, tak samo, a, a w chwili wcześniej. I założył się ze mną o zakład, który przegrał parę dni wcześniej i wrócił z Paryża, przywiózł prawdziwego szampana i mówi, no jakoś musimy go wypić, tylko nie będziemy pić w plastiku. No i obok była mozaika. jest, jest dalej, ale wtedy przed remontem. Mm -hmm. Taka jeszcze właśnie żywcem, jak wyciągnąć. Perelowska po, knajpa. Perelowska, tak. i on mówi, to tutaj poprosimy, żeby o, o kieliszki. I tak weszliśmy z tym szampanem. No i on mówi, że chcielibyśmy, mamy tutaj okazję taką do uczczenia, Chcielibyśmy y, poprosić o kieliszki o szkło, bo nie będziemy pić w plastikach. No i oni oczywiście chwileczkę i takie szurum burum, i tak nie ma ich z 10 minut. To się przeradza. W 15 minut zamieszanie i w końcu wychodzą wszyscy od szefa kuchni po i osoby pracujące w kuchni. Ustawiają się tak w szpalerze, trzymają Dorato albo coś w tym stylu i mówią, że oczywiście to jest dla nas szkło, a to od zakładu na nową drogę życia. Dorato! To było takie urocze. Dorato, uwielbiam. Słuchaj, ale bo tak, różyczka, nagroda w Gdyni, najlepsza aktorka. Sztuka kochania, nagroda orzeł, najlepsza główna rola kobieca. Jusucki, z tego co pamiętam, mama, Mama, mama Wielkiego nie, Józefa. Nagroda, nie Mama, żona. Żona, przepraszam. Jedyna, prawda? Żona, żona, nagroda w Gdyni. Tak, którego ukształtowała. Trudno co robić. Nie, nie wybieramy sobie rodziców. Nagroda w Gdyni, najlepsza aktorka. Właściwie, jak patrzy się na Ciebie i na, twoją, na Twoje CV aktorskie, to można odnieść wrażenie, że nagrody w Polsce nie pomagają. No widzisz pod... Jak, wiesz co, tak jak patrzę na, na Twoje CV aktorskie, to mam wrażenie, że zawsze po jakiejś nagrodzie było takie zawirowanie. To jest teza. A wiesz, że to jest prawda. W sumie teraz pomyślałam, że to prawda. No ale to wystarczy patrzeć na kalendarium twoich dokonań. Bo jeszcze jest do, nominacja do węża to, Tak, ale... ale to za a tak, Saramonowicza. Ale za, co? Za, w ukryciu? W ukryciu, 2000, za ten tak. wspaniały film. Tak, jest nominację do Węża. Ale poczekajcie, bo absurdem ale jest to. nie, nie, nie. Ja nie to duet, musiała dostać. Najle najgorszy duet na ekranie. Dzisiaj to weryfikowałem. Ja i? I Julia. Pani Julia. Naprawdę? Ale poczekaj, Naprawdę? Absur poczekaj Piotruś, absurdem jest to, Piesz że chyba ten film dostałam idealny, nagrodę w Indiach. idealny facet <grym> dla twojej dziewczyny dostał nagrodę, był nominowany chyba do Złotych Kaczek jako najlepszy scenariusz i też do Węża. Co najlepiej pokazuje, że kino budzi emocje, czyli polaryzuje. No. Sandra Bullock odbiera on, on swoje film. chyba był taki niedawno też nominowany po no, tych mali. Ja mu to już nic nie zaszkodzi. <noise> nie A bywa. nie masz takiego wrażenia, że w ukryciu Jana kidawy błońskiego jednak jakoś twojego trochę przypisanego reżysera, ma gigantyczny ładunek trotylu filmowego, holokaust, lesbijska miłość, dwóch kobiet, temat żydowski i cisza w Polsce. To prawda, w tym filmie jest wszystko, ale wiesz, że ten film. I jeszcze taki sos thrillera. A ja bardzo ten film lubię. On jest dla mnie bardzo ważny, też z wielu względów osobistych. I dla mnie ten film momentami ociera się o, ma takie znamiona geniusza. Może to jest duże słowo, ale. Nawet świętokradztwo, bym powiedział. Uwielbiam zdjęcia w tym filmie. Łukasza Guta, wspaniała muzykantka łazarkiewicza. Ja uważam, że to, ja bardzo lubię ten film i bardzo ubolewam, że on wtedy wyszedł w takim niefortunnym czasie, w drugi dzień świąt, w bardzo małej ilości kopii, wtedy to jeszcze miało ogromne znaczenie. Ale to też jest film, za który do, za który zostałam doceniona za granicą. W Polsce przeszedł kompletnie bez ochrony. No ale właśnie dlaczego? Wytłumacz mi. Może dlatego, że akcja się dzieje w Radomiu, a to pechowe miasto. Tylko Malczewskiemu się stamtąd udało, nie, nie bo potrafi... potem tylko Szymon wydał. Chyba, chyba jakoś polska widownia w ogóle też nie, nie zabrała się na te opowieści. A Gąbrowicz nie był z Radomia? Sprawdzam, Sprawdzam. zobacz. Mhm. Dlaczego w ukryciu mówimy o tym. Pomyślałem o Gombrowiczu, wydaje mi się, że był. Tak mi się też wydaje. No to Ale... jedna rzecz wyszła. Rondo i Gombrowicz. Natomiast natomiast wiesz co? No i się wybiłam przez tego Gombrowicza. Wydaje mi się, że ten film miał za duży ładunek emocjonalny. Rzeczywiście. A co, że trudny temat, Wiesz, trudny co temat wątek terenia? lesbijskiej miłości, w tym wszystkim jeszcze Holokaust, w tym wszystkim jeszcze thriller, zbrodnia. No, no zbrodnia z namiętnością. No, nie wstrzelił się jakoś. Wydaje mi się, że gdyby on został troszkę lepiej wypuszczony w innym okresie, mm -hmm. to byłoby może trochę, trochę, trochę lepiej. Okej. Okay. Czy po filmie Heaven in Hell powinienem cię jeszcze pytać, czy masz kłopot ze scenami erotycznymi w kinie? Bo kiedyś tak mówiłaś. Ja to oczywiście kładłem na karp kobiecej kokieterii, czyli świadomej kobiety, która trochę kokietuje, bo purytańskie społeczeństwo. Sprawdziłeś tego, Gombrowicza? Tak, małoszyce. Nie, nie, nie. nie? Okay. Ale z radomiem też był związany. No pewnie przejeżdżał. Nie. Sprawdź. Coś musi być więcej, Dobrze, ale zaraz weryfikuję. do tego dojdziemy. Dobrze. Mhm. Czy po filmie Heaven in Hell yy, to jest manifest Twojej kobiecości, to jest dowód na to, że dojrzałaś, jesteś świadoma, czy to po prostu akceptacja no scenariusza, to... który, którego, którego jeszcze nie grałaś? Akurat o manifestie swojej własnej kobiecości myślałam najmniej, że mówiąc, mhm. dopisuje mi się teraz taką interpretację, od której ja się być może też wcale nie odcinam, Ale ja ale... pamiętam film Futro, mało, mało znany, jeden z pierwszych twoich filmów, to był chyba twój trzeci film fabularny, tam też są sceny nagie z tobą, czyli właściwie mam wrażenie, że ty się nie boisz otwartych scen, swojej kobiecości. No trudno oddzielić nagość y, od y, aktorstwa. W momencie kiedy A to prawda, że w filmie postycji? obława, y, y, rolę w filmie obława z, y, zrezygnowałaś, bo było dużo scen erotycznych? To prawda. No to gdzie tu logika? No bo dla mnie mniej nie interesuje erotyka dla erotyki. Nagość musi być przedłużeniem emocjonalności bohaterów. Jeżeli taki czynnik istnieje, to ja to wtedy rozumiem. To znaczy, no, na przykład podając przykład różyczki, nie da się opowiedzieć wiarygodnie historii o ludzkim dramacie w trójkącie, pomijając tak ważną kwestię w życiu człowieka, jaką jest erotyka. Mm -hmm. To jest, erotyka w tym filmie była osobnym bohaterem. Sztuka kochania, nie możesz opowiedzieć historii o kobiecie, która poprzez własny deficyt, własną, jakiś własny brak satysfakcji seksualnej w związku z nieodpowiednim partnerem i, i brak jakiejkolwiek otwartości i Potem poznanie odpowiedniego mężczyzny, który rozbudził w niej, pokazał jej niebo, mówiąc tak kolokwialnie, i przez to doszła do wniosku, że jest winna to kobietom i ona zmieni swoje życie i potraktuje swoje życie jako misję w służbie kobietom, żeby im tę przyjemność przywrócić. No i też sama książka, która była osobnym bohaterem, no też nie możesz pominąć tak ważnej kwestii, jaką jest erotyka, namiętność, nagość. No i jeżeli chodzi o Heaven in Hell, to jest opowieść o miłości, o namiętności, o pasji, o pożądaniu. I też takim trochę bym powiedział dewastacyjnym pożądaniu. Tak, ale też mieliśmy dewastacyjnym pożądaniu. Znaczy, taki, który rujnuje zdrowy rozsądek i logika często. Chyba każdemu z nas się zdarzyło takie. Ale pożądanie. nie Mi się to wiem, on stop prostu, zdarza. Nie wiem, czy ona rujnuje zdrowy rozsądek. Bo nie spoilerujmy. Bo właśnie można powiedzieć, że może dla, cał, dla całego otoczenia brak w tym wszystkim zdrowego rozsądku, a dla mojej bohaterki jest to a moja, dla, moje, dla mojej bohaterki znaczy to powinno być normalne. Ona nikogo nie zdradza, jest wolną kobietą. Mężczyzna, który się w niej zakochuje też jest wolnym mężczyzną, dzieli je ich tylko i aż 15 lat różnicy, co spotyka się z, z ostracyzmem społecznym i pokazujemy też ten mechanizm, że właściwie mógłby być tak samo partnerem dla jej córki, jak i dla niej samej że ta różnica wieku to jakby jakoś tak określa albo że są takie możliwości natomiast jeżeli chodzi o nagość w tym filmie no to ona jest dla mnie przedłużeniem emocjonalności mm. bohaterów dopełnieniem tej relacji jakby taką myślisz takim... że to będzie zrozumiane przez widza Chciałam tutaj... jeszcze użyć słowa konsumpcja, że w jakimś sensie mm -hmm. konsumuje się to, ta miłość i, i to uczucie też na oczach widzów. To znaczy, ja uważam, że to tylko dopełnia to uczucie, mm -hmm. że nie tylko się o tym mówi, ale też się tą pasję, namiętność pokazuje. Tak, znaczy, ładnie opowiadasz. Czy psychologizujesz no, 21 minut bardzo odważnego seksu w tym filmie, ale nie boisz się, że ludzie. Ja uważam, że on jest bardzo piękny. Ładnie pokazany, bardzo, bardzo specjalnie. Pięknie. Efekt też operatorsko jest Ja ładnie uważam, pokazany. że to jest bardzo duża sztuka, tak podejść do scen seksu, mm -hmm. to było też naszym dużym priorytetem, bo zobacz, nagość została właściwie opowiedziana na wszystkie możliwe sposoby, w każdym możliwym kontekście. Naprawdę sztuką jest nakręcić tak, te sceny, doceniam. które dotkną i obejdą. Ale które są erotyczne, a nie wulgarne. E, cycki masz, dupę masz, ja tego nie miałam, a daleko z zaszłam. Anna Polony. Yy. moja pani profesor tak. Tak powiedziała. Tak. Czyli to prawda. Tak powiedziała. A masz dublerkę na gości od cycków i dupy? Nie. Bo? No bo jeżeli wszyscy myślą na ekranie oglądając dublerkę, że to są moje cycki i moja dupa, to wolę brać odpowiedzialność za swoje własne ciało niż, niż, przy, niż nie widzę tutaj logiki. No bo, no bo? nie widzę logiki, no Ale bo po co mi dublerka, skoro potem i tak wszyscy myślą, że to była ja. Ale podobno bardzo lubisz grać własnymi pośladkami. Kto ci tak powiedział? Koledzy, no, koledzy z planu. Że jak to ja lubię grać własnymi pośladkami? Że masz świadomość jakości, jędrności, barwy swoich Świczy pośladków. Czy dużo przecież. Nie, bo czekaj, to chyba ty, to zagrałeś swoimi pośladkami w filmie, w którym się zresztą wspólnie spotkaliśmy na ekranie. To akurat, jeżeli chodzi o kreowanie pośladkami, to ty masz najwięcej na ten temat. Ale pamiętasz je? Ależ oczywiście, że je pamiętam i twoje dołeczki takie dwa. Sojnicz? Natomiast. <laughs> Naprawdę? Mam no. Ja zagrałem z Madzią w filmie, gdzie grałem aktora porno z Kotem i Dorocińskim. Ale to nie o mnie jest program. E... W młodości moim kompleksem czemu, był. Dlaczego ja du... się chętnie do tego odniosę jeszcze? Duży biust Pod... miałaś podobno w młodości. No miałam... To był kompleks. O co z tobą chodzi? No bo ja miałam duży biust, a później ja dorosłam do tego biustu. A czy to nie było tak jak Kasia Byłam... Figura mi kiedyś opowiadała, że tak długo modliła się do Boga o duży biust, że ją wysłuchał i przesadził? Nie, u mnie było tak, że ja rzeczywiście. Ja się śmieję z tym, że ja urosłam do biustu, ale rzeczywiście ten biust był duży i ja potem się zrobiłam też takim ponczusiem. To było coś, co mnie bardzo zawstydzało. On mhm. był większy niż jest. Teraz. Jaka to była miseczka? Jasne, no. Ale proporcjonalnie chyba. Ale proporcjonalnie więcej. Ciebie było mniej. Nie było, mnie było, mnie było więcej. On ale on jest to... teraz adekwatny, proporcjonalny? Teraz tak. Kuba, teraz jest no, adekwatny i proporcjonalny. No, ale... Mam swoją minę. Ta Mina pyta, nie musisz wydawać słów. No, mój, ja widziałem film, więc ja tylko pytam. powiedzieć, no, nie wiem, może jak jesteś koneserem, to mi odpowiesz czy jest w ja porządku, jest... czy wiesz, ale. ale... Wiesz co powiem ci po tym filmie, niech się to nie speszy, bo to jest uwaga, przecież wierzę, że cię uwielbiam od wielu lat. On na pewno jest bardzo sensualny. Bo on gra w tym filmie. Znaczy, on reaguje na kontekst sytuacyjny. Mój biust. Tak, to prawda. On żyje panem Simon, a pan Simon żyje Twoim biustem. Oni <grym> są w korelacji. To to ja mogę tylko powiedzieć, że widzisz, jak jestem aktorką kompletną. Znaczy, jestem skoordynowana ze sobą. Każda biustem. część ciała twojego gra. Każda część mojego ciała gra i biust nie kreuje sam osobno, jest w pełni skoordynowany ze mną. A miałaś na przykład taki. Poczucie... To wymaga też lat praktyki. Umówmy się. Przestań szczerze. mówić o swoim osobistym życiu. Czy na przykład jak całowałaś pana Simone w pośladki, a jest taka scena? Było to dla ciebie kłopotliwe? Nie. Bo ma ładne. Wiesz co ci powiem? Powiem. Ale nie, nie spo, spoilerujcie, przecież wszyscy chcą na to iść. Yy. Tylko jedna scena. To nie jest. Już będę precyzyjna, że nie całuję pana Simone w pośladki. Ale muskasz go wargami w pośladki. To jest subtelna różnica dla mnie między tym faktem. Chciałam tylko powiedzieć. Pomy... Robisz mu tak <sum』> zwany efekt motyla. Jak <grymki> ma oczy, katior. Chcesz wody? Zaraz się nie tego gotuję, że nie. nic nie powiem. Chciałam tylko powiedzieć, Ech... że wiesz, no szczerze mówiąc, czy. Chciałabym być dobrze zrozumiana. Jeżeli masz aktora i partnera i musisz go całować namiętnie, to, to tak samo peszące jest całowanie kogoś w usta. To jest tak, że jeżeli obcujesz z kimś jako z człowiekiem. To ja już wiesz w którymś momencie naprawdę, jeżeli się akceptujesz ten konce konce koncept, koncept koncept. Kon koncept na gości, ja są dla ciebie w pełni wytłumaczalny. To już umówmy się szczerze, że ja się nie rozdrabniałam na tym, jak to wygląda. Te sceny miały być wiarygodne, miały być zmysłowe, miały być sensualne, i też, w naszej opinii, każda z nich miała mieć trochę osobną narrację. To znaczy, Oni każda tak jest, jest trochę też w innym momencie emocjonalnym filmu, każda ma trochę inne zadanie do spełnienia, są też osobnym bohaterem, i też różnego reak rodzaju reakcja na partnera też jest. W tych scenach istotnych. Ale to jest chyba momencie. twoja najodważniejsza w kategoriach kreacji scen zmysłowych, bo scena na plaży nie spoileruję, bo cały film dzieje się w otoczeniu. Głównie plaży. Tak, Helu, pięknie, Plasą. że Hel pokazany uwielbiam, bo to jest też miejsce, gdzie ja mieszkam. Ale czy to nie miałeś takiego wrażenia, że polski widz, że, że, że na to się będzie szło, że gdzieś cały ten kontekst, o którym dzisiaj gadaliśmy trochę egzyzmu, trochę takiego polskiego kompleksu, tej takiej zaściankowości, zniknie przytłoczony cudownymi scenami z panem Simonem? Mam nadzieję, że w tym filmie jest tyle prawdy, tyle emocji, tyle innej treści, że one nie zdominują tego filmu. Okay. Jestem już po kilku pokazach i mówię to zupełnie serio. Właśnie, co mówią? Czy, so, czy jest polaryzacja, czy raczej jest? Nie, nie jest polaryzacja. Jest, no, głównie myślę, że w 90% widziały ten film kobiety, 10 mężczyźni, ale kobiety się bardzo co mnie cieszyły, utożsamiają z tą bohaterką i, i, i też mówią, tak, jestem albo byłam w relacji z młodszym mężczyzną, ten film jest o mnie, albo też mam niepoukładane relacje ze swoją mamą albo ze swoim dzieckiem. Że jest mm -hmm. tyle wątków, których ten film porusza, że daje pole do tego, żeby się utożsamić. Nieoczywisty radom, Gombrowicz go nie znosił. Wpisałem Gombrowicz radom w Google i to mi wyskoczyło, odpowiadając na wasze pytania. Czyli, Czyli wiem, Gombrowicz nie pochodzi z radomia, bo go nie znosił. <noise> Dokładnie, dobra, ale to ja teraz wątek, słuchajcie, bo, bo po trzeba drugą, drugą, drugą część kończymy. Ja wątek trochę samochodowo-aktorski, dobra? Tamara Łępicka, twoja no, to idolka. To Pasja, tak, prawda? Mhm. Y Tamara w Zielonym Bugatti, no wspaniała, wspaniała, historia. Sex, drugs, rock and roll. Paryż, Kopenhaga, uprawianie seksu za wolność męża i tak dalej. Ty zgłębiłaś już y, jej autobiografię i czy myślisz o tym, że może, kurce kiedyś Boczarska y, przejdzie za tą drugą stronę kamery i będzie albo producentem, albo reżyserem, albo y, zagra, wyreżyseruje, wyprodukuje i odniesie sukces, bo to jest piękna historia. To mi się bardzo marzy. Tylko droga, co? To mi się bardzo marzy. W ogóle marzy mi się y, tak droga. Na, no to budżet niewyobrażalny. Nie kino, 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 kino historyczne jest bardzo drogie, co, mogę, co możemy wspomnieć tutaj o królu. królu i, i o mm -hmm. tym, że nie dobrze, Król jest dobrze zrobiony. Ja wiem, tak. że jakby tam było jeszcze dwa zera, to to byłoby arcydzieło ale w stylu Timo Bartona. Ale żeby no. biografia Łępickiej wyszła dobrze, to musiałaby być też koprodukcja mm -hmm. i to naprawdę musiałoby, żeby było wiarygodne, musiałoby być zrealizowane z bardzo dużym rozmachem. Natomiast wracając do tego, co powiedziałeś, mi się bardzo marzy wzięcie spraw w swoje ręce. Marzy mm -hmm. mi się opowiadanie historii też na E, swoich własnych e, zasadach? No, i no dobra. A, e, z tego co wiem, to w 2015 w, roku w jednym z wywiadów powiedziałaś a propos marzeń, ważną rzecz. E, a propos moja droga, e, samochodu, który ci się marzy. I czy jakieś poczyniłaś w tym kierunku e, kroki? Maserati, e, e, Oj, e, Magda, gdzie? Maserati, Ale, ale ghibli. Raczej, jedynka z 70. lat. Pięknie. No to Gibli, co, co coś, coś się wydarzyło? No, wstyd się przyznać, ale nie. Dobrze, to jak się potrwa na kolejne ten, no. 7 lat, zacznijmy od tego. Sp tak, bo Cerati Ghibli jest moim wielkim marzeniem. Ale doceńmy tak. jedną rzecz. Magda dzisiaj przyjechała radykalnym, kanarkowym BMW z sześcioma rurami wydechowymi z tyłu. Ja byłem w szoku. Tak, ale muszę powiedzieć... No tak, może, ale muszę się przyznać, że... Nie, może tego nie mówmy. To będzie głupio. <laughs> że naprawdę nie ma gwiazd w Polsce. Dobra, powiedzmy. To jest samochód menadżerki. <laughs> I tam, tym żartem ale kończymy. Zawsze, ale zaraz zawsze wracamy. powtarzam. Pomyśl w takim razie, jak sam powiedziałeś, czym ja muszę jeździć, prawda? I tego się trzymajmy. <laughs> no Słuchajcie, to y, zaraz wracamy. 3, ja bym chciał zacząć trzecią część od sztuki kochania, bo uważam, że to był ważny. Tak, ale goceńmy. to ja zacznę wam... co, co Nie cały czas, co, czas gnębi i Gąbrowicz i Radom. Tam musi coś jeszcze być w temacie. Bo do tej miejscowości, gdzie on się y, urodził, prowadziła droga przez Radom. Piszcie sobie w Google. Tam wszystko wam wyskoczy. Dobra, to ja zacznę ten wątek Wisłocki, dobrze? A ty jakbyś miał dublera na gości, to od której części ciała? Od tej. Chwilko. <laughs> Wojewódzki, Kędzierski. Pojewódzki Kędzierski, moi drodzy, Mija 21. Jeżeli chcecie zobaczyć Magdę live, to na naszym YouTubie jest onetowym. Zobaczcie, zobaczcie I będzie coś, do obejrzenia. I będzie do obejrzenia również. E, I to, żeby wyszło tak? całe piękno Magdy, nas tam nie będzie. Tak, tak? Nie ma żadnej konkurencji, to nie fair piękna Magda. Na, na, My na, 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 będziemy czypanie? tak jak Karolak, na koniec. Yy, tak, dobrze, Proszę. ale skupmy się na sztuce kochania. Według nas jest to takie, taki, taki film, który no, Opus był, był pewien pewnym breakthrough, mówiąc po angielsku. Yy, takie breakthrough na nowo, odkrycie ciebie na nowo. Na pewno trudna rola, no bo jednak wcielałeś się w postać, w postać historyczną i o tym pogadamy, jakim językiem mówiła Wisłocka. U, za pomocą Twojego czas kurs? pytanie? Tak. Więc teraz, yy, 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 w, yy, jak wpisałem wisłowska boczarska wyskoczyło mi z tych polecanych zawsze są polecane historie Padło, jest tam na, było napisane, dlaczego Wisłowska nosiła chustę na głowie. I czy Ty znasz odpowiedź na to pytanie? Jako, jako Wisłowska, tak naprawdę. I czy ty zdajesz sobie sprawę, co tam się działo? Ja znam odpowiedź na to pytanie, ale to jest ten sekret, którym się ze mną podzielono i który obiecałam pozostawić dla siebie. To może pozostawmy, jak... chyba, że to jest jakaś... Ten Google zakupu. już to wie, Poli Szynela. Ale... stawiamy tutaj, tutaj kropkę. Wiesz, muszę być jakby... Muszę być lojalna wobec dotrzymać swojej... Słowa. Dotrzymać słowa i być lojalna wobec swojej ukochanej bohaterki. A to był przełom w twojej karierze? Yy... Wiesz co? To na pewno... Ja byłam tak zaskoczona, że ja dostałam tę rolę. Znaczy... Fajnie mi poszło na castingu, tylko tak A była mnie... jeszcze były, które aktorki były do tej roli? Sporo bardzo, tym bardziej, tym, tym, tym bardziej że bardzo długo miano, miano, tak miano taki pomysł, żeby to były dwie aktorki, młodsza i starsza. Aha. I y, w którymś momencie, jak właśnie zaczęli próbować z młodszą i ze starszą, doszli do wniosku, że to będą dwie osobne historie i że widz się nie utożsami dalej nie z bohaterką, że się nie sklei w momencie, kiedy się zmieni bohaterka. I... <laughs> I yy, w którymś momencie zaczęto szukać jednej i wybór padł na mnie, chociaż byłam zupełnie inna, podobno z powodu charyzmy. Więc yy, fakt, że jestem, że moja fizyczność jest tak bardzo odmienna, był dla mnie bardzo dużym, dużym bardzo zaskoczeniem. Natomiast yy, tak się mówi w aktorskim świecie, że jeżeli zagrasz jedną rolę dobrą, dostaniesz zagrody, ale... Nagrody! Zagrody! <grym> nagrody, ale nie pojawi się szybko w w ciągu paru lat rola, która potwierdzi, że to nie był przypadek, Aha. to jakby przepadasz. Ale tam jest Więc... humor, świetna historia, dobra fabuła, skandal Więc obyczajowy, stąd... absurdy PRL-u, genialne aktorstwo. Tym Więc twoje. to miało dla mnie znaczenie, bo to po różyczce no. taki kolejny, kolejna jakby taka bardzo duża rzecz. Ale znalazłem jedną fajną recenzję, której z recenzentów filmu Eba napisał, że na zachodzie ten film dałby ci pozycję supergwiazdy podobnie jak po filmie Monster z Ciekawe, odważne, kontrowersyjne. Zgadzasz się? Nie wiem tego, bo nie żyję na Zachodzie, żyję w Polsce, którą kocham. W Polsce z dumą. Z, z dumą. Właśnie, ale ten film spowodował u ciebie efekt taki nie mówię o efekcie Barbary Strayson, tylko o efekcie takiej dużej popularności wejścia w taki świat popkultury plakatu. Czyli jeżeli chodzi o ten film, to tam się wydarzyło jakieś niesamowite zjawisko. to, jest, to, jeszcze bo to był temu... przebój, to Tak, przebój tak. Kasowy. I jeszcze towarzyszyła temu kampania Kochanie to Sztuka. I to się zbiegło yy, z takim też, no jeszcze to się zbiegło z kontekstem protestu kobiet, czarnych mm. parasolek, że yy, to takie dla mnie bardzo wzruszające. To takie... się w czas. Tak, ale mam poczucie, że to nie jest przypadek, że Michalina to przewidziała i wybrała sobie moment, w którym mm. jest realizowany film o niej, bo niejako po latach z zagrobu też tupnęła nogą i powiedziała, co ma do powiedzenia wyraziła swoje zdanie, to znaczy jeszcze po raz, po raz kolejny zabrała głos. Ciągle nie mamy edukacji seksualnej, ciągle wiele kobiet jak rysuje swoją waginę, nie jest w stanie powiedzieć, gdzie jest jej łychtaczka, nie ma dokładnej świadomości a, własnej anatomii. A I... Czy ty zostałaś takim głosem trochę sprawy Michaliny Wisłockiej, że dziewczyny. Kobiety przychodzą do ciebie Wtedy i tak, zadają bo... jak ekspertce pytania. Wtedy tak, bo byłam twarzą kampanii i rzeczywiście mhm. towarzyszył nam taki objazd po Polsce z kampanią Kochanie to Sztuka, gdzie też zbriefowana przez kwiat polskiej seksualogii, Alicję Długą yy, yy, Andrzeja Depko, yy, profesora Izdebskiego, że rzeczywiście jeździliśmy razem i to niesamowite były spotkania. Bardzo mnie też takie, bardzo mi wiele dały i, i to rzeczywiście, znaczy fenomen, który się wydarzył przy okazji Sztuki Kochania, Wspominam absolutnie niesamowicie i to tylko pokazało, że mój zawód może być misyjny i bywa misyjny. No, nie, no to było genialne. Ja pamiętam, jak byłaś u mnie w programie w TVN. To rzeczywiście czuć było, że coś takiego, co robiła Ania Rubik później chyba, że, że, że rzeczywiście jesteś przygotowana do tematu. To znaczy, że jesteś oświeceniowa bardzo, jeżeli chodzi o sztukę kochania i wszystkie te polskie mankamenty wynikające czasami z zacofania, z braku edukacji. No to było, mhm. konstatacja tego faktu Była bardzo zdumiewająca, biorąc pod uwagę Ile czasu minęło, odkąd Michalina Wydała swoją książkę Ale czy, czy był jakiś efekt, czy to po tym filmie Po sztuce kochania grzebano w twoich śmieciach? Bo wiem, że miałaś taki epizod nie, w moich śmieciach grzebano chyba wcześniej. Wcześniej? Tak, Czyli no już tego siukali? Szuka, nie mam pojęcia. A co mogli znaleźć? Pingwinka. Nic specjalnego. Pakowanie po, po A, Jeszcze wtedy nie było pingwinku. Wiesz, w śmieciach są różne rzeczy. Ale co jest u ciebie w śmieciach? Bo wiem, że u Piotra to wiadomo, wiagra, prezerwatywy i alkohol. No, alkohol mnie też się zdarzy. Tak. No oczywiście. I to jeszcze tak. mogliby znaleźć w Twoich śmieciach. To jest taki fajny temat. Alkohol, wreszcie, Uf. śmieciowy. No. Prezerwatywy to też nic złego. To raczej Nie Pewnie jest. no, Edukujmy. To raczej to edukujmy i to, to, to wręcz, wręcz wskazane. Mm -hmm, mm -hmm. Y w związkach też się używa prezerwatywy czasami z różnych względów. Naprawdę? Choćby, żeby się zabezpieczyć przed, przed ciążą. Ale ty musisz, musisz pokazać z magdą prywatną. Naprawdę? Ta... Tak. Ty no, się nie bógł zapytać. Czy odpowiada jest... ci seks w prezerwatywie? Mm. Y ja myślę, że trzeba sobie w którymś momencie powiedzieć, co ustala priorytety, no bo jeżeli, jeżeli w danym momencie <głos> życia... <głos> Szkoda, że państwo teraz nie widzą twarzy Kuby <noise> To nie jest moja twarz, to Zresztą, no, Wiesz, pewnego rodzaju świadomość, ochrona przed, mm. ale nie mówię w związku, tylko mm -hmm. w, na przykład w, przy, w takim seksie, który na przykład zdarza się... Powiedzmy, przygodnym. No to mm -hmm. przede wszystkim ochrona przed, przed chorobą, przed tym, że ktoś może cię czymś zakazić, ale też ochrona przed ciążą. No mówmy się szczerze, jest to jednak cywilizowany wynalazek. A w momencie, kiedy się ludzie poznają, sobie ufają, można szukać innych rozwiązań. Ale w związku, no przecież ty w związku używasz prezerwatyw? No zdarzyło mi się. A to, no... no ale na przykład wtedy, kiedy brałam tabletki i, i jednej tabletki zapomniałam i też, żeby przez krótki moment stosować jakąś dodatkową ochronę, no, przecież mm -hmm. to są normalne rzeczy. Mówisz do mnie tak właśnie, jakbyśmy w ogóle dyskutowali, nie wiem o czym. O, no prezerwatywie nie, bo tak wiesz, Można... zobacz, jak cię słuchamy z zapartym drem, No wyławiamy no... słowo. Mm -hmm. Dobrze, to ja jeżeli już padło, <kli> sło... <kli> pa padło Padło słowo alkohol. <kli> więc ja tak na chwilę zmienię <kli> temat od Kaszli. Dobrze, słuchaj, w knajpie bez gwiazdek na Powiślu, słuchaj, yy, tam parują alkohol do dań i słyszałem, że tam było dość spektakularne wyjście z tego lokalu, że skończyło się na spanie na ławce w parku. Czy to prawda? I, yy, i dlaczego akurat spałaś na ławce w parku Zabiję. przed yy, terenem budowy? Zabije. Ale nie powiem ci, kto to powiedział. No jak kto? Właściciel KBM -y. <laughs> mogła to tylko no, powiedzieć. To jest ponieważ... piękny rokendrolowy. Mój kolega ostatnio co spał tak, w Parku. Mówi, że nic piękniejszego nie. Tak, tak, nie Ale to mi się. To było ciepło, było o, a, ciepło. No, a, ja, a nie no to za zgrzeszone. Ja byłam już wtedy mamą i tak bardzo chciałam. E, w, w, byłam tak szczęśliwa, że wychodzę i, i tak celebruję to, celebrowałyśmy święto moje uh -huh. zawodowe. I ja tak pomyślałam sobie, że kontekst bo że jako mama jestem ciągle zmęczona, To no w ogóle temat na osobną. I tak pomyślałam sobie, że jestem trochę zmęczona i tak się na chwilę kimnę i wstanę i zaraz będę dalej gotować. I o, o których Ale tam dwie godziny 4, później 4. byłaś gotowa do dalszej walki, więc to jest wspaniałe Hard ducha. Tak. Co no bo wiesz bo ja jestem y, córką rock'n'rollowca, mój tata jest muzykiem, jednak ten gen u mnie jest... Y, ja wiesz, może nie wygląda mi się tak nie ujawniam, ale ten gen u mnie jednak jest silny. To jeszcze jedna a propos deweloperki i alkoholu. E, podobno w mieszkanie miałaś w Krakowie i ono było... Takim dom, tam sama nie mieszkałaś, albo było ono udostępniane do różnych celów. I chciałbym, chciałbym porozmawiać z Magdą jako z deweloperem, kto tam sypiał, po co, jak. o jakbym sypnała z konf... takimi opowieściami, to. Pamiętaj, no temat wynajmowania mieszkań w, Krakowiu, w Krakowie od czasu prezesa Niku bywa kontrowersyjny. <laughs> powiem, powiem ci tylko tyle, że to nie jest tak, że ja w nim nie mieszkałam, ponieważ ja. <laughs> Tam mieszkałam w tym mieszkaniu. Jednocześnie, po prostu, jednocześnie Ja po prostu bardzo wcześnie zaczęłam mieszkać sama, w wieku 16 mm -hmm. lat i na studiach w szkole teatralnej ja dostałam się od razu po szkole, nie bez przygód, bo byłam, mm -hmm. pierwsza, bo byłam pod kreską, więc też no nie zdać na inne szuka... studia w międzyczasie, mnie szukali, zdążyłam R... na zarządzanie kulturą, bo pomyślałam buńczucznie, że jeżeli... sama, się sama się będę zatrudniać, no, okay. sama będę tworzyć kulturę, jeżeli mnie nie chcą, będę nią zarządzać. Natomiast, <laughs> natomiast ja byłam jedyną osobą z permanentnie wolną chatą. Więc szybko... Ile tam było metrów, to ile pokoi? 60 metrów. Na można To można położyć 19 par. U mnie były bardzo słynne imprezy i rzeczywiście zorientowałam się, a mam dobre serce, lubię pomagać i rzeczywiście... Ja też lubię pomagać. <laughs> bardzo. Że nie mają gdzie to. się spotykać. A bywał u ciebie pies? Bywał pies. Terlecki. Terlecki marszały. Nie, On nigdy, z Krakowa, ale się. bywał pies. W a Andrzej, pies. A, a, Andrzej, a, Andrzej nie, Sikorowski nie, z grupy pod Budą? Andrzej Sikorowski z, z grupy pod budą to też y, znajomy mojego taty. A Maleńczyk to znajomy taty czy twój? Ani mój, ani taty. A, Dobrze, to w takim, w takim razie. razie alkoholu było mało. Czy mogłabyś się zdradzić? W każdym razie jeszcze chciałam tylko powiedzieć, że mm -hmm. rzeczywiście koledzy. Mm -hmm. mieli... Musisz mówić do mikrofonu w Koledzy mieli. Sprzynać. Dobrze, koledzy mieli grafik. Dziękuję że mnie nie. Koledzy mieli grafik, że się ktoś tam wpisywał, a w zamian za to trzeba no, dom... było zostawić po sobie porządek. dom publiczny, tak? Nie, no błagam cię. Nie, ja nie pobierałam opłat. Nie pobierałam. Opłat. No właśnie dobrze zawiązałeś. Nie masz takiego wrażenia, że po serialu król według prozy Twardocha, nie będziesz potrafiał odnaleźć się w innych serialowych produkcjach. Typu tam, ty grałeś jakieś tam podróżą, coś, hotel podróżą, no, dobrej kiedy... na złe. Ale no mówię o jakości produkcji, bo jednak król to było serialowe coś. I jesteśmy rzeczywiście fanami a. True, true fans, no, of this show. Mm, tak, uwielbiam króla, uwielbiam rywkę, To było rzeczywiście niesamowite spotkanie, yy, bardzo nieprawdopodobne pod każdym względem. I scenografia, i kostiumy, i rzeczywiście tam to było. No życzyłabym sobie i kolegom jak najwięcej takich produkcji. Bardzo ubolewam, że nie powstało Królestwo i chyba już nie powstanie. No może powsta powsta u innego producenta powstanie. Trochę jak ze Złym, co? Bardzo no. żałuję. że to nie powstało. Natomiast, wiesz co, zdarzyło mi się później. Zagrałam, moim zdaniem, w całkiem dobrym serialu. Żybioły. Na podstawie Aszy? Kobena zachowaj o, spokój. Okay. na Oglądałem. Na Netflixie, matka, który dzielna też matka. W pewien sposób wywołał dyskusję i poruszył ważny temat. To znaczy, jak się odnaleźć i jakie granice są możliwe do przekroczenia w momencie, kiedy tracisz kod dostępu do swojego dziecka. On też wywołał jakąś taką dyskusję. To też po raz kolejny powiem o tym, że może być zawód misyjny albo może też poruszać ważne tematy w odniesieniu mhm. Magda, do tego słowa. Jeśli już tak bardzo akcentujesz zawód misyjny, to Ale jako nie... wnikliwy dziennikarz muszę ci powiedzieć jedną rzecz. W filmie Heavens in Hell ani razu nie stosujesz bezpiecznej antykoncepcji. Ani razu. Bo to widać. Piotr, Kuba do mnie zadzwonił w trakcie seansu. Ja mam stucalowy wrócił... telewizor. błaga tak. cię. Zagrywałeś mnie teraz. No naprawdę. No. Zwróć uwagę. Seks, nawet ten pierwszy, jest szybki, dynamiczny i nie widać elementu rozpakowywania kondoma, i nakładania a, na a, a, a domyślam się z rozmów z Turmą, Ale muszę żeby... powiedzieć, że to nie ja, to moja bohaterka. No, ale poczekaj, nie, ale bo... czekaj, mówimy ale o. Twoja misyjna. bohateria. Bohaterka ale, misja, nie ma ale nie partnera. może być film misyjny w każdym, w każdym. Moja bohaterka. Tłumacz się. Zaryzykowała. Stwierdziła, że pójdzie 21 za... minut seksu bez gumki. Nie była związana z kimś innym, zaryzykowała. Ale to jest dobry moment, Natomiast... żeby przejść do tego filmu. Kogo grasz? Kim jesteś? Matką. Jestem kobietą, która jest. Y... W takim momencie życia, że właściwie jest bardzo atrakcyjna, ale sama dla siebie żyje w jakimś mocnym uśpieniu swojej własnej emocjonalności. Zawodowo? Zawodowo jest spełnioną kobietą, jest sędzią, I nie masz jest wrażenia, matką, że... żyje w nieudanej, ale... niepokładanej relacji ze swoją wspólną. A nie masz wrażenia, że ten film i twoja rola i postać pokazuje, że istnieje prawdziwy kryzys w polskim sądownictwie? <śmiech> <śmiech> Wolne sądy. Dobra, ja, Magda, na litość boską, <laughs> chciałabyś, żeby ciebie reprezentowała taka sędzia? Która patrzy na świadka i mówi, no bym się trochę... A myślisz, że to się nie zdarza? Masz fajną fryzurę. <laughs> myślisz, że to się nie zdarza? Błagam cię, jak myślisz, możesz... Proszę nasz YouTube. Błagam, ja Magda, ci zaraz, zaraz ci znajdę przykłady. Magda, ile czasu mija od pierwszego przesłuchania do seksu z twoim klientem? Minuta? Krótko, mało. I to, tak się w życiu też zdarza, Dobrze, bo gdzie jest ta misyjność? Ale to jest, słuchaj, ja rozumiem ciało pozytywność. Ten film pokazuje, że cholera, testosteron i sterydy decydują o wszystkim. Seks jest A dlaczego, nie spojrzysz, a dlaczego nie spojrzysz na to w ten sposób? jest te... kobiecej strony dlaczego, nie potrafię. Nie, a dlaczego nie spojrzysz na to, że to jest film, który też w jakimś sensie upomina się o kobiecą przyjemność? Ale przecież. Romantyczno-familijne soft -porno opowiada, opowiada się. Bo, 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 za... Ty tam widzisz elementy soft porno? Bo, bo, bo. Tak. No coś to. To jest komplement. Że porno. Ale że soft czy porno jest komplementem w tym nie jest przypadku. Komplement. Bo to jest. To obejrzałem film pokusa pani folwarskiej i u was to jest soft. Porno zostawiam im. Mhm. Dobrze, no. czy ja mogę się zapytać o poważne rzeczy. Ale. Ja chcę... Z heaven. Heaven Ale to, chcę jeszcze się odnieść do tego, co Ale... powiedziałeś? Bo oczywiście. Ja no, powiedzieć... podaje przykład. No przecież pis ten film będzie promował. Tak wygląda właśnie polska. Culeja tak robi. Tak. Ale jakby to powiedziawi słodko, nie przeszkadza nam ten efekt uboczny. Natomiast gdyby, gdyby tak się zdarzyło. Ale przepraszam bardzo. Moja bohaterka wyciąga wnioski summa summarum. Każdy może skręcić w jakąś stronę. Ważne, żeby przecież, jeżeli chodzi o jej kompetencje, wszystko jakby summa summarum tak. ma świadomość a tego, ma... że. W... A mezalianz? Ale z kim, Ale z, kim? z panem Simone. Jego postacią. Z panem Maxem. Panem Pana Simona jednak czekaj, Poczekaj, czy ciebie jako sędziego, weźmy tak bardzo wcieleniowo. Tam jest jedna scena, nie spoileruję, bo ona jest wypełniaczem, watą. Jak on cię bawi magią opuszczania i zamykania okna. To debil, no! No debil. Myślę, że ludzie, którzy ze sobą są w jakiejś takiej. Od czterech dni? Od czterech dni albo w jakimś Go, kochają się uniesieniu. bez uniesieniu. Tak, a e, patrzy na to Fabian. Nie fabiański. zakochują się czasami ze sobą w sposób właśnie nastoleński albo taki e, ulotnie naiwny. Magda. Ja uważam, że to jest piękne. Poszłaś kiedyś tak do łóżka jak w tym filmie z mężczyzną, jak w tym filmie z tym e, świadkiem w sprawie? Chodzi ci o to, że e, czy zdarzył mi się seks z kimś, kogo poznałam w swoim życiu? Tak szybko, tak one... One, jak to się mówi? One, One night stand. One night stand. One night stand. Na nie, ma... Oni już się znają trochę. Spotkali się też wcześniej, spotkali się chwilę wcześniej w kawiarni. Nie, To jest biotruś. genialna <laughs> scena. Picie kawy w tym Już Oglądałem to. 17 minut piją kawę, ale zerkają na siebie. Jak Magda szczególnie. Ale bez to jest słów, moment, w którym słów. się zdąży coś zawiązać, ale co prywatnie. jest czasami dużo, dużo silniejsze niż jakakolwiek wymiana zdań. Dobrze. Mam nadzieję, że Mateusz zajmuje się dzieckiem. Podoba Ci się ten film. Mateusz sumie. widział film. Ale nie. Czy ten Simon ci się podoba? Simon ci się podoba jako facet? No ja uważam, że jest bardzo przystojny. I podoba ci się tego muskulatura jędrna taka? My co no nie dyskutujemy o tym, czy on jest w moim typie, czy nie. Ale A dlaczego właśnie o tym dyskutujemy? To już to jest wywiad. Wiesz co, ja ci coś powiem. Jeżeli... Bo Mateusz jest dobrze zbudowany, ale jak chudinka przy pani Simone. Ale chcę ci coś powiedzieć. Jeżeli chodzi o Simona, no to ja gdzieś w pewien sposób nigdy nie będę obiektywna, bo stał się też moim dobrym kolegą z pracy. Przeżyłam z nim jakąś historię, też dość intensywną. Zdążyliśmy się polubić, zapoznać. Więc mm, no ja zapozna nie jestem, dobre słowo. Nie jestem też, wiesz, obiektywna, bo, bo ja go po prostu bardzo, bardzo lubię. Polubiłam go bardzo. Uważam, że, że ma jest w nim bardzo duży potencjał. To jest kawał fajnego, skromnego inteligentnego faceta mhm. I, i ciężko mi się też wiesz w ogóle ustosunkować tylko i wyłącznie do, do aspektów jego fizyczności no, on jest obezwładniający no, w jakim sensie no mało jest. jest takich facetów u nas mówmy się szczerze on też nie bez kozery, e, e, kozyry bez kozyry bez, mhm. kozyry? bez tak kozyry? tutaj nie ma kozyry dobrze czyli, <laughs> czyli bez kozyry to powiedział Kuba to w takim razie y, jest obsadzany wiesz jak jak jest Myślę, że ten film... W czwartym filmie swojego życia. W czwartym filmie swojego życia i myślę, że ten film ma szansę przełamać się i pokazać, że w nim jest rzeczywiście potencjał. I wiesz, wiem, że on pierwsze... chce myśleć o sobie jako aktorze bardzo poważnie. A wiesz, jakie miałem pierwsze takie absolutnie nieodpowiadające za rozsądy, tylko intuicja, to co mhm. mówiliśmy godzinę temu, że to jest taka chyłka na testosteronie i sterydach. Coś w tym jest, bardzo Czekaj, łatwo. ja muszę to przetrafić, mówię. żeby w ogóle to zrozumieć. Chyłka na testosteronie i sterydach. Mhm. Moja bohaterka? Nie, całość, całość, historia, ty jako chyłka trochę. Chyłka z twistem, tak? Chyłka z takim pęknięciem, no? Ja uważam, że to jest dobre porównanie. Wiesz co, ja nie twierdzę, że jest zła, ja po prostu patrzę na to zupełnie inaczej, bo yy, dla mnie to jest. Ja bardziej widzę yy, jakąś kruchość tej bohaterki, zakręt życiowy, na którym jest. Mhm. I bardziej widzę drogę, którą przeszła, żeby się odważyć i żyć własnym życiem i sięgnąć po swoje szczęście, mhm. niż, yy, niż yy, jej. Yy. Ale nie masz takiego poczucia, że ona się jednak pakuje, bohaterka w Mezalians? No tak, tylko strzelba. Czego... Pani sędzia, wykształcony, Nie, ale z czego on może szuka twoim miłości. No Widzę, że jest No to jaki mezrę? Dlaczego on to Jest on Z tego powodu, że jest instruktorem kitesurfingu. Że... Nie wiem, czy możemy spoilerować. Myślę, że możemy. Że skacze na pod ochronie? Myślisz, że z tego wynika Mezalians? Nie wiem, ja, ja, ja mam tylko... Ja myślę, że Mezalians nie wynika z tego, że on być może zarabia mniej pieniędzy, czy jest na niższym... Kulturowo jest, Żeby jakby nie... można powiedzieć, bardziej de defensywny. Tego nie wiemy, bo tego nie pokazujemy. W sensie, że nie wiemy... No ale właśnie ciekawa jestem, skąd taka twoja konkluzja. Wiesz co, z, z faktu... Myślę, ja raczej postrzegam ich dwójkę jako na kompletnie, oni są po prostu na kompletnie różnych momentach, w kompletnie różnych aspektach życia. Ja się, są zupełnie jeśli różni. Jeśli chodzi tej... o ten film, mam taką troskę. Nie wiem, czy Ty, Piotruś, masz. Jak obejrzałem ten film naprawdę niedawno, więc mam go bardzo świeże. Widzę jeszcze ka każdy dreszcz. Ja się najbardziej w, w przypadku tego filmu martwię o Sebastiana Fabińskiego. Tak. Widziałeś jego walkę w sobotę? Nie, On chyba zagrał tak. w tym filmie po walce już. W tym filmie gra więcej niż był na ringu. No, na pewno. A, 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 Słyszałam. Masz ucho do dialogów. Ja na przykład, tak. dlatego cenię kino Udego Alena, że dialogi typu Ostatni raz byłem w kobiecie, kiedy zwiedzałem statuę wolności, niby są kolokwialne, ale są inteligentnie podane, niby są seksistowskie. I jak słyszę dialog Gdzie Maxa zgubiłaś? Rucha, rucha w naszej sprawie, to moje ucho trochę wiecznie. No tak, ale też Sebastian gra określoną postać. Mm -hmm. To jest dialog z nim i Kasią z, z, z. I tak mówi, mówi ta postać. I on też, e, myślę, że akurat jeżeli chodzi o postać, którą oddał... On jest z bardzo z konsekwentny z w z dobrym z graniu narkomanów. Całkiem, zrobił to całkiem nieźle. Mm -hmm. To jest tak. trochę taka postać. Tylko ja już tą postać widziałem w 16 innych nie gra filmach. No nie gra. Słuchajcie, to ja no, Nawet jeżeli gra w 16 filmach, to zrobił to wygodnie, moim zdaniem, całkiem nieźle. Znaczy to dobrze, 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 dobrze... Dobrze moim zdaniem robi temu filmowi też taki kontrapunkt w postaci Sebastiana. Podsumujmy film Heaven in Hell. A poczekaj, już będziemy podsumowywać, mamy jeszcze. Bo ja mam jeszcze metodycy. kilka pytań, A ale podsumowując, mamy Boczarską. Mhm. I teraz tak. Mamy Heaven, mamy Hell. Za co Boczarska idzie do Heaven? W tym filmie czy w Nie, ogóle? w życiu. Za co po prostu? To, to stawiasz, masz opcję, żeby, żeby tam iść, i święty Piotr się pyta. No. Słucham, panią, dlaczego pani... Jakiej tutaj... sprawie? Jakiej sprawie? Co pani tutaj zrobiła dobrego, że pani wejdzie i zro... odwrócimy tę sytuację, ja będę Lucyferem i Kuba i zadam ci to pytanie, dlaczego ty masz My to wolimy grać do... rolę... W... Do nieba nas nie przyjmą, a w piekle nas się boją, więc... Ko okupnik o tym śpiewała. Mhm. Yy, wiesz co, no, każdy ma w sobie i diabła i anioła, nie? A szczególnie kobiety, jeżeli chodzi o to... Ja myślę, że suma summarum postrzegam siebie jako całkiem... Spoko. Wiesz co, ja się staram być dobrym człowiekiem. Myślę, że to jest ważne. To jest dla mnie... Ale ja mówię, te, te, proszę cię o brak takiego, takiego krępowania się. Ale nie, ja się właśnie staram nie kokietować. Trzeba być za... dyplomatką. Tylko co to jest, to jest fajnego to jest fajne. w Boczarskiej? No. Co lubił? Ja inni? A co ty Słuchaj, lubisz Ja myślę, sama że sobie. jestem bardzo lojalna. Myślę, że potrafię być bardzo fajnym przyjacielem. Myślę, że jestem niesamowicie empatyczna. Myślę, że zdarzyło mi się zrobić parę dobrych rzeczy. Przechodzisz. Jest. A teraz jesteśmy tutaj w piekle. No... I co co, 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 jak często zda, zdarza ci się grzeszyć i czego ty się wstydzisz? Który z tych grzechów jest taki najgorszy? Poczarskiej. A wiesz, że tu mam gorzej? Poważnie mówię, naprawdę. No bo nawet jeżeli, no każdy musi starze zrobić coś w życiu, nie wiem, głupiego, złego, pokręconego. A jest coś takiego, co się, co się wstydzisz tego? Na bardzo. Dawid Podsiadło wyznał mi kiedyś, że podpalił kolegę. To jest moim zdaniem kwalifikacja do piekła. Nie wiem, no, ukradłam konika. Jakiego <grym grym> konika? Na bieguna? Figurkę, konika ukradłam. To no, po prostu żartuje, słuchaj, nie wiem. Naprawdę, no nie podpaliłam kolegi, nie mogę się pochwalić równie podobnie. Dobrze, to ja cię mówiący... zbliżę do piekła. Powiedz mi, która z tych scen, a naszych słuchaczy zachęcamy, bo warto to pójść, żeby zobaczyć, jak ładnie można w kinie fabularnym wpleść dosyć złożoną narrację familijną, psychologiczną, fajny erotyzm. Która ze scen była dla Ciebie najtrudniejsza? Wy znaliście się wcześniej z Simonem? Nie, nie znaliśmy się. Czyli z to był obcy facet? To był dla mnie obcy facet, który przyleciał na miesiąc wcześniej i yy, jak już przyleciał, yy, Tomek reżyser nas zapoznał, poszliśmy sobie potem na kolację, mm -hmm. żeby się tak jakoś zapoznać i przywitać w jakichś takich miłych okolicznościach A taka dygresja, tak Tomek Mandes był dla Ciebie gwarancją powodzenia tego filmu, czy... Wyrazistości tego filmu. Człowiek, o którym ja mówię, Malinowy mm, Król. Ja bardzo chętnie odpowiem, proszę, skupię się tylko na minimalnie paru wątkach, mm -hmm. bo otwierasz parę tematów, i ja potem mam problem. To jest jak tak zwane mać, pytanie wiesz, wewnętrzne. Szkapunkowe, szkapunkowe. Ale wiesz co, dobrze, już powiem. Yy, już jak się zdecydowałam grać w tym filmie, to się okazało, że w, w Tomku będzie wsparcie, że zaskoczył mnie jego potencjał reżyserski, że to nie jest przypadek, że chce podążać tą drogą, że prawdopodobnie ma szansę być dużo lepszym reżyserem niż postrzega sam siebie jako aktora, albo że to jest coś, w czym się absolutnie spełnia, do czego jest predestynowany, a ja mam naprawdę. Jestem dość mocno pod tym względem. Y Taka powiedziałabym, krytyczna. I A widziałaś 365 dni lub kontynuację? Widziałam, po, widziałam, widziałam, nie, to jest absolutnie nie mój rodzaj kinematografii i ja się i, i dlatego też szłam na spotkanie z nimi nastawiona na odmowę, no właśnie uposażona w kontekst tego filmu. No, ja się I sobie... teraz wracamy. Która scena z panem? Chciałam jeszcze powiedzieć oprócz tego, że rzeczywiście Tomek odegrał niebagatelną rolę w naszym też poznaniu oswajaniu się, bośmy rzeczywiście mm -hmm. bardzo dużo rozmawiali o dyskutowali, próbowali się wzajemnie przeprowadzić w tej historii z moim doświadczeniem aktorskim i z jego brakiem doświadczenia. Przy chęci zbudowania wiarygodnej postaci. Tomego mm -hmm. odegrał rzeczywiście w tym bardzo kluczową rolę. Natomiast która scena była najtrudniejsza? Bo przepraszam, że to powiem, to nie jest spoiler. Ja po raz pierwszy widziałem w polskim kinie, który wejdzie bez chyba wie, żadnych wiekowych ograniczeń na plaży Piotrek, sfilmował. O widziałeś? Na 69. Tak. Tam jest Magda 69 Wiem. albo 96. Wiem. Wiem bo, wiesz, bo byłaś w tej szóstką albo dziewiątką. Tak, ale ja uważam, że to jest bardzo pięknie pokazane. Bardzo. Tak. A która scena była najtrudniejsza? Jeszcze po, przejdę który do numer? tego 6 na 9, o którym mówisz. Uważam, że jest to pokazane w tak poetycki sposób, że szukaliśmy jakiejś inspiracji. Gdybym ja był Mateuszem, to, to ja nie wiem, czy ja bym się w tym momencie nie rozwiódł. Ale dlaczego? Nie wiem. Z zazdrości? Ale zazdrość jest normalnym ludzkim e, uczuciem. A ja nie chcę ludzkich odczuć u, u siebie. Ale widzisz, szczęśliwie, <śmiech> szczęśliwie, <śmiech> szczęśliwie <śmiech> że jest z Mateuszem, który jest bardzo mądrym facetem. Ja go oboje, oboje jesteśmy aktorami, co też na pewno pozwala czasami zrozumieć... A kobiet, która scena była zrozumieć? najtrudniejsza? Um, Scena emocjonalna z Kasią na Młodzi. I okay. dla mnie w tym filmie dużo bardziej trudne było obnażenie się emocjonalne niż obnażenie się fizyczne. Mm -hmm. Jeżeli chodzi o taki emocjonalny Rubikon, który musiałam przekroczyć, to na pewno ta scena do nich należy. Ja mogę policzyć na palcach od jednej ręki sceny, które mnie tak przeciuchrały, yy, rozłożyły na łopatki. Ja rzeczywiście wiesz, że jak. O, widziałam ten film już parę razy, jak za każdym razem widzę tę scenę. Mm -hmm to y, płaczę, bo mam taki odruch jak pies Pawłowa, że uruchamiają się we mnie po prostu emocje, a, które towarzyszyły mi podczas a realizacji ile było tej duży? sceny. Tylko dwa, bo nie dałyśmy rady więcej. Ona poszła nie, bo tak dobrze taki... i tak emocjonalnie, no jest... że mo mocno napięta. Jak strun. poszedł ten pierwszy dubel y w masterszocie, to musiałyśmy tylko dokręcić bliskie, co i tak było nieprawdopodobnie trudne, żeby się w to wprowadzić mm -hmm. jeszcze raz. Mm -hmm. Też dodatkowo warunki pogodowe, czyli że na jednym ujęciu wiatr mi wieje włosy w jedną stronę, a na drugim już jak mamy na mnie, jest w drugą stronę. Trzeba było zmieniać wiatr. No twórcy pnali, że przecież. jeżeli ktoś zwróci na to uwagę, to znaczy, że, że emocje w tej scenie nie były prawdziwe i że, że ta scena nie jest, że sobie jest, jest nie kluczowa. o tym, czy wiatry wieją, czy włosy wieją w słuchajcie, bo jak powiemy za dużo, to oni nie pójdą na ten film, a mają iść. Dla samego pana Simona. O, myślę, że tak Huba Jak zachęcił, on chodzi w, w majtkach Kasi, to nie jest spoiler, ale też jest dobra. Ale on Tam. w ogóle, zauważyłeś, jak na początku on idzie, to on zawsze ma tak sunięte, że mu ten dołek z tyłu widać. Ja wiem. Jego pośladki. Ale on ma też względu. dołek z przodu. Tu, 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 jak był taki o taki muzyk? Taki ale czułam, że tak będzie. Toples kawałek. Dobrze, ale yy, moja droga... O moich pośladkach nie dyskutowałeś tyle, ile o pośladkach Simone. Powiedziałaś, że grasz domnie. pośladkami, bo są piękne. Dobrze, już skończmy ten temat. Dobrze, powiedz mi, ile miałaś lat i w, jakim, w jakiej sytuacji dowiedziałaś się, co oznacza skrót USB. Słucham. Mamy 21 wiek, 2023 rok. Dodajmy, że pingwinka też można przez tak, USB. Tak, ładować. Tak? Właśnie dlatego tak, obawiam się. Padło żeby... komenda, zgram ci to na USB, a Magda odpowiedziała w sensie. <laughs> Ja jestem bardzo nietechniczna. Myślę, że ping pingwinek odpadłby z racji swojej obsługi. Odpadłabym w obsłudze pingwinka. Ja dlatego wolę aplikacją na aplikacją czy solo? <laughs> ja nie chcę tego słuchać. <śmiech> <śmiech> dobrze, a czy... A czy masz te... Ja jestem kompletnie nietechniczna. Ale wyobrażasz sobie, Piotrek, kobietę, ja... która zwraca pingwinka <laughs> i nie działa. <laughs> ja, ja zupełnie... A co pani z nim robi? Ja zupełnie to niedawno, razem. muszę to powiedzieć szczerze, Usłaś nauczyłam maila. się maila z załącznikiem. Wysłam zupełnie nie tak. Naprawdę? Powiedz mi... E a bo rozumiem, że temat aplikacji na telefonie, to jest tylko kalendarz i notatnik. Tak. Dobrze. Czyli nie mam nic pytać, czym jest Tinder, Bumble yy, i inne. Raja? Nie. InPost. To teraz pytanie jest jeszcze a propos... Ja tu mylę. Y <laughs> Tinder z InPostem? Boże! Wiemy, że kochasz Rzym, kochasz Berlin, yy, Tel Awiw. Tel, tak. Tel Ja jadę, jadę niedługo z kolegą do tego miasta i tak się zastanawiam. Jeden z moich ulubionych aktorów, Daniel day Louis w pewnym momencie powiedział stop. Ma trzy Oscar i bardzo wcześnie, jak na aktora, Zawiesił, używając piłkarskiej terminologii, buty na kołku. Korki. Tak. Czy ty masz w ogóle w swojej głowie taki moment, że być może przestaniesz być aktorką? Że przestanie ci to kręcić i właśnie pójdziesz i pojedziesz do Berlina, Rzymu czy Tel Awiu i tam zamieszkasz? Nie. Wydaje mi się, że całe życie będę... Tak mi się wydaje, że chciałabym całe życie być aktorką, ale... Marzy mi się opowiadanie e, historii trochę na własnych zasadach i marzy mi się zajęcie produkcją, pisaniem, a kto wie, być może staniecie po drugiej stronie kamery. Akurat wszyscy, którzy ze mną pracują, e, mówią, że wcześniej czy później pewnie to się tak skończy, ponieważ mam, mam jestem dość, cierzy. mam pewne cechy, które lubię bardzo. Zaborcza. To, bior, lubię brać rano. sprawy w swoje ręce. To które te cechy, myślisz, u ciebie, w twojej głowie, szczerze, y, spowodują, że będziesz dobrym reżyserem? Bo widzimy w Twoich oczach, że będziesz reżyserem. Tylko powinnaś się pośpieszyć, no bo nie ma co tych marzeń odkładać. Nie, dlaczego? Myślę, że to przychodzi w odpowiednim momencie życia. No dobrze, to dlaczego będziesz dobrym reżyserem? Tego nie wiem, czy będę dobrym, ale to mi się naprawdę szczerze, szczerze marzy. Ale wydaje mi się, że no, teraz tutaj chyba jeszcze nie jestem do tego gotowa, ale czy co? Ale przyglądasz się, na przykład Gosia Kożuchowska wyprodukowała film Zouza. Wspaniale. Im więcej osób będzie w, ale Polsce, przyglądasz w kraju, się, który bardzo przyglądasz się błędom swoim, swoich koleżanek, ale wiesz co, ja jestem, dlaczego błędą? znaczy, ja uważam, że każda taka. taka Błędy ja bardzo, nas się bardziej uczą niż. To prawda, nasy... ale chcę powiedzieć, że ja strasznie kibicuję jakiejkolwiek odwadze, którą każdy u nas ma, bo to oznacza, że można i że to wytycza jakieś nowe, nowe szlaki. Natomiast jeżeli chodzi o reżyserię, co do której wiesz co to jest taka ciężko to uchwycić. Nie potrafię powiedzieć dlaczego ktoś jest dobrym reżyserem. Wydaje mi się, że jak jesteś niezłym reżyserem, to jesteś też niezłym psychologiem i chyba umiesz słuchać, bo to mi się wydaje też bardzo bardzo istotne. A propos dobrych reżyserów i to, to pytanie mam zapisane, nie, nie że na bieżąco. Obejrzałem wczoraj fragment wywiadu z Davidem Lynchem który był, był za, za, dziennikarz zapytał się, co ja do pan na lunch? On mówi to samo co wczoraj, przedwczoraj i tak dalej. On w tym wywiadzie mówi, że je tuńczyka z ryżem o 12, potem je kurczaka i codziennie je to samo. A ten dziennikarz drąży, dlaczego pan tak, tak robi? Bo ja wtedy mogę skupić się na, na robocie. Mnie nic innego nie interesuje. Wszystko mam zaplanowane, wszystko jest codziennie, takie i od, nie odciąga mnie to od roboty. I my, pytanie jest: takie a propos Twojego bycia aktorką, jak ty, czy ty masz jakieś schematy, kiedy jesteś już na planie i pracujesz, jak układasz swoje życie prywatne, żeby nie odwracało uwagi? Na to jest przykład. Bardzo trudne, bo to jest świetna metoda uważam, w ogóle. Dzisiaj otworzyło to głowę. Bardzo. Aktorstwo i macierzyństwo to są dwa pojęcia, które się trochę nawzajem znoszą, bo jedno i drugie wymaga zupełnego absolutnego zaangażowania i. Powiem Ci szczerze, że ciężko jest być. Yy, 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 ciężko jest to godzić, bo mhm. moje macierzyństwo jest późne, bardzo intensywne. Mam cudowny, bardzo intensywny egzemplarz, ale późno zostałam mamą. I, I też w związku z tym niesamowicie mi na tym moim macierzyństwie zależy. To znaczy nie chcę nic przegapić i w momencie, kiedy jesteś w projekcie, który cię tak absorbuje, to psychicznie to naprawdę nie jest łatwe, bo trudno mhm. wracać do domu i bo to nie jest zawód, który zostawiasz na wycieraczce, trudno nie myśleć o tym, co. Było. Co, co cię spotkało, czy co przeżyłeś na planie, jak choćby scena taka zagrana z Kasią, no to jest naprawdę scena, gdzie już tego dnia nic więcej nie zostało z nami zrealizowane, bo nie byliśmy w stanie. I, 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 I rzeczywiście zachowanie higieny w tym wszystkim jest czymś, co ja się, czego ja się cały czas uczę. Bo reżyserzy, tak się ostatnio zgadałam z Irkiem Czopem, że reżyserzy nas zapraszają do tego świata, nęcą nas, pokazują ci atrakcyjność tego świata, który przed tobą tworzą, ale wyprowadzić się już z tego musimy sami. I żeby jeszcze w tym wszystkim y, mieć rodzinę, funkcjonować jako. Przede wszystkim matka, partnerka, córka, gdzieś tam jest jeszcze moje życie, przyjaciele, które też mm -hmm. jest ważne, to to jest naprawdę trudne. A a czy... to, proszę, bo jedna rzecz mnie ciekawia już wybacz, ale. Mm -hmm. Ja bo... się tego cały czas uczę. To powiedziałaś... znaczy, jak być w domu i naprawdę być na 100%, a nie być w pracy. Ale na 100% tu i tu, rozumiem. Na 100% tu ale i tu. Powiedziałeś, można... że, że zakolegowałaś się z Simonem, że się polubiliście, a ty należysz do tej grupy aktorów, do której należy od, nie wiem, Agnieszka Deganta, Agn... Jak tam Wiedłocha na imię? Agnieszka. Też Agnieszka. Wiedłocha. Przepraszam cię Agnieszko, że nie przyjaźnią się z ludźmi z planu. I ty też tak często powtarzasz. Z czego wynikają? Takie słowa, że. Nie, ja mówię, że, że nieczęsto my... zdarzają mi się plany, które zostawiają coś sensownego między ludźmi. Mm -hmm. i że... Ale wiele aktorów mówi taką deklarację tak, odrębności. Ja oczywiście no. mam niewiele osób z branży, z którymi. Z którymi Ale to, no, Dajmy przyjdzie. temu jakiś uniwersalny, uniwersalistyczny charakter. Dlaczego tak jest? Czy to jest kwestia narcyzmu tego zawodu, czy intensywności pracy, że. Nie wiem, no, tak jak nam mówił tutaj Tomek Karolak w pewnym momencie, że. Bo miało być o Karolaku, że rodzinka z serialu Rodzinka stała się do niego drugą. Rodziną, a potem pierwszą i to spowodowało totalną aberrację w jego życiu. Dlaczego ty się nie kumplujesz z aktorami? No z niektórymi się kumpluje, Anny. ale nie możesz się też w, w, spotykam tak wielu ludzi na swojej drodze, że nie jesteś też w stanie obdarzyć wszystkich jednakową temperaturą uczucia i nie każdy hmm. to jest tak jak no w życiu, nie każdy, nie, nie z każdym będziesz miał chemię, nie każdy coś zostawi w tobie takiego, nie z każdym też przeżyjesz jakąś taką historię, która powoduje, że coś trwałego między wami zostaje. A też, wiesz, też nie chcę powiedzieć, że... A tu nie ma nic, to nie ma nic wspólnego z tym jednak narcyzmem i egotyzmem tego zawodu? Trochę? Żeby nie jesteście archipelagiem, bywacie archipelagiem, ale na co dzień te mosty są podnoszone, jesteście e, tysiącami od wysp. No tak, ale jednak zdarzają się sytuacje, w których te mosty pozostają otwarte. No chociażby ty, Mateusz, jesteś aktorem. To prawda, ale to jest zupełnie coś innego, bo my jesteśmy parą, jesteśmy w związku. To trudno tutaj mówić, wiesz, o... o to, to nie jest ktoś, kto z kim... Bycie na planie zostawiło ślad w postaci przyjaźni. Mm -hmm. Heaven in Hell. Jeszcze mi przeszło do Proszę. głowy ostatnie pytanie a propos tego filmu. Ta scena z Kasią, o której mm -hmm. mówiłeś, że taka ta była mocna i tak um, cię wiele kosztowała. I zastanawiam się, czy macierzyństwo pomaga w aktorstwie. Czy ty, Magda, 8 lat temu zagrałabyś tak samo y, tę scenę? Jak zagrałaś to w zeszłym roku? Nie, absolutnie nie. Ja uważam, że kontekst macierzyństwa był... Znaczy, nie trzeba być mordercą, żeby zagrać z powodzeniem morderca, mhm. ale uważam, że to, że ja jestem mamą, miało gigantyczny wpływ na to, że, że położyłam taci, taki nacisk na te relacje. Bo ja wiedziałam, że jeżeli jej nie obronię jako matki, już to powiedziałam, mhm. to widz za nią nie podążę jako za kobietą, nie utożsami się też ale było, z było łatwiej rozumiem, zrozumieć tę postać. Ja nie mam takiej perspektywy. Myślę, myślę. Myślę, że było mi łatwiej i myślę, że ten ciężar, że miałam zupełnie inaczej w sobie przełożoną wajchę, taką mhm. czujność. Też zasugerowałam konsultacje psychologiczne tego wątku, bo wiedziałam, że bardzo łatwo uderzyć w taką nutę, która będzie trącić banałem. A czy jakieś przeżycia w Twoim życiu, jakieś wydarzenia sprawiły właśnie, tak jak narodziny syna, czy samo, samo właśnie macierzyństwo sprawiły, że stałaś się lepszą aktorką? Takie paradoksalnie spoza aktorstwa. Wszystko, wydowych. wiesz co, ja jestem w ogóle niesamowicie takim dużym wrażliwcem i też mi się wydaje, że to nie jest przypadek, że ja jestem aktorką, bo... Gdzieś chyba zajęło mi dużo czasu. Ja też jestem w terapii od dwóch lat, o czym otwarcie mówię, że dopiero terapia uświadomiła mi, że, ja, że to nie jest przypadek, że ja wybrałam ten zawód, że on jest dla mnie też w jakimś sensie terapią, że przez aktorstwo masz szansę przepracowywać różne rzeczy. Nie, my, nie mówię tutaj właściwie w ogóle o uciekaniu w inny życiorys, tylko o tym, że przepracowujesz różne, różne życia, różne schematy, różne życiorysy. Różne konfiguracje. Różne konfiguracje. I, yy, I to, że ja. Jestem mamą, akurat w przypadku tej roli myślę miało kluczowe znaczenie co do mm, Ja też mam bardzo bliską relację ze swoją mamą. Też miałyśmy taki moment, że nie było nam bardzo krótko. Może to był taki króciutki moment, kiedy trochę byłam krnąbrna, trochę byłam zbuntowana, ale zarówno jako córka, jak i jako matka doskonale rozumiem ciężar, który to może nieść i też wiedziałam, że to musi wypaść wiarygodnie. Ale mam dobre pytanie. Mhm. Dawaj. Apro, Kończące? Opieniu. Nie, przed a twoja mama lubiła twoich chłopaków zawsze? Zawsze, bo moja mama nie ocenia moich wyborów i mi kibicuje. To wersja oficjalna, naprawdę. Ale to jest prawda, naprawdę. Zawsze? Naprawdę. Czyli nawet jak przyprowadzałaś kogoś tam bez nazwisk, to mówiłaś, ok, kochasz go, jesteś z nim szczęśliwa, bierzemy. No tak, wiesz, moja mama może mieć swoje zdanie, albo może mi mówić, że pewne rzeczy jej przeszkadzają. Dobrze, to ja mam ostatnie pytanie. Dwa kilometry pływania, 90 Ach. kilometrów rowerem. Jestem z tego bardzo dumny. 21 kilometrów biegu. My byśmy z Piotrusiem już po ja już kilometrze żyję. pływania. Ja się ja przebieranie w ten kostium, ja, bym tak, ja po dwóch kilometrach z Piotkiem oddajemy czepki, idziemy do szatni. Czy to robisz po to, żeby mieć fajną sylwetkę, dużo zdrowia, czy żeby patrzeć z wyższością na takich jak my? Z pogarną. Bo ty dwa razy wziąłeś się w Tretonie, tak? Nawet trzy. Trzy. Powiem ci, że ja... Dwa to... kilometry pływania. Wiesz, jak to jest dwa kilometry? Nie. Dwa tysiące. Ja biorę minut. taksówkę na taki dystans. Ale wiesz Ja Ubera zabawiam, bo tani. Kocham wyzwania. Naprawdę. 90 km tak, rowerem? No, zaproponowano mi funkcję ambasadora. w Radomiu. I, <laughs> i pomyślałam, sobie, pomyślałam sobie... W ukryciu było kręcone w Radomiu. Dlatego film się nie sprzedał. Nie, nie, nie daje mi jeszcze kontekst Gombrowicza, bo musi być coś jeszcze tak, więcej. Ja dopustam, 21 kilometrów piechotą. Ale, po co to robisz? No wiesz co, bo ja wolę czasami mieć takie poczucie, że coś przeżyłam, niż, niż że tego nie przeżyłam. Ja lubię podejmować rękawice w życiu. I miałam poczucie, że... Popatrz ja... teraz nam i naszym słuchaczom w oczy, no. głęboko. Dlaczego to zrobiłam? Ile razy jadąc 90 kilometrów rowerem, myślałaś, kurwa, co ja tu robię? Sprdalam do lasu, nie non mam. Stop. Non-stop. Dziękuję. Właśnie. I czy to nie jest najpiękniejsze, że już, ale uczucie i Dlaczego my mecie... Bo my to mamy przed startem z piotkiem. <noise> <Ja przed, głos> ale przed Uczucie satysfakcji, to, to uczucie satysfakcji. na mecie to. było czymś, czego mi nikt nie zabierze i dzięki temu wiedziałam, że mogę zrobić wszystko. A wiesz, że w filmie Heaven in Hell skoczyłam ze spadochronem jako pierwsza w ogóle aktor albo aktor. A to jest Pani w ogóle jest w fajna scena, tak. Bo, bo moim zdaniem Simone to, to... miał kaskadera, nie? Nie? nie, miał na bank, przecież tak. miał kask. Dlatego miał kask. Ale ty lecisz rzeczywiście, lecisz. No. Naprawdę. Zresztą się Ja skakałem. Skoczyła w tandemie, Dobrze ubezpieczona produkcja. Byłem w Maroku z panem yy, z samolotu. Samolot już wyglądał na taki dwukrotnie zbombardowany. Muszę ci powiedzieć, że to jest. Przy, przy, a ty nie nosisz na co dzień okulary. Mi kazali zdjąć okulary, żeby założyć te ochronne, więc widziałem tak trochę jak przez mgłę. Ale adrenalina, która się w momencie, kiedy puszczasz ten samolot i lecisz, jak krzyczałem, matko. Jezu, i krzyczałem Polskę. Piotrek, przecież szlochaj A, a, a więc to, to jest dla mnie Piotrek. fajne, że te emocje są zarejestrowane. Widać! O. Ty jesteś trochę prywatna, jak wylądowałaś, to jesteś szczęśliwa. Heaven o. in Hell już za chwilę, 10 w kinach. Potem... 21 minut prawdziwej akcji. Tak, potem różyczka 2, <laughs> potem dziewczyna i kosmonauta. Bra, bardzo, może niepracowity, jest to efekt tego bardzo pracowitego roku 2022 na ekranach. To mhm. prawda. Tak, wiesz, że Tomek Karolak przepraszał. Tutaj w tej audycji wszystkie swoje kobiety? Słyszałam. Także czuję się przeproszona dzięki nam. Ale wiesz co? Nie masz za co. Nie mam za co. Naszym gościem? Była. Cudowna. Wspaniała. Zdolna. Aktorka. Kierująca się intuicją. Magdalena. Różczka. <laughs> Dziękujemy bardzo. Wychodzę. Po ile po godzinie i. w tak wychodzę. Pa, 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 pa. Wojewódzki Kędzierski.